propos poznańczyków, to no, oni najwięcej ostatnio to dyskutowali na temat pana kandydata na europosła, Korwina Mikkego. I tam ciągle dyskusje na ten temat, ale z satysfakcją stwierdziłem, że mimo, że wybory się zbliżają, to w pewnym momencie tematyka metodologii analiz międzynarodowych przeważyła i była dość tam spora dyskusja. Zresztą oni ją sami podsumowali. No dzisiaj w nocy widziałem, zabrali głos Paj Macieje, Maciej pierwszy, według wieku oceniam, i Maciej drugi. Znaczy najpierw zabrał głos Maciej pierwszy, potem Maciej drugi, warto przeczytać. Ale niestety Górny to jest tak zakochany w tym Korwinie. No, serce nie słucha. I Konarski też zresztą. Nie, ale bez przesady, no po prostu ci co z nimi dyskutują, to tylko podniecają. Tutaj zresztą, nie wiem czyście zauważyli, a nie trudno zauważyć, że ja w tych dyskusjach w ogóle, no w tych, co do bieżączki, to zasady nie biorę udziału i tu, no, nawet tutaj, jak ktoś mnie pyta, to najwyżej mogę poinformować o pewnych rzeczach, ale stanowiska nie zajmuję. Sam do wyboru się nie wybieram, bo do nikogo z kandydatów i kandydacic nie mam zaufania, ale nikogo nie namawiam, żeby nie naśladował. Niech sobie, jak ma do kogoś zaufanie, nie głosuje i koniec. I za żadnym ani nie agituje, ani nie kontragituje i tyle. Natomiast tutaj się rozwinęła ciekawa metodologiczna dyskusja na temat tych procesów międzynarodowych i nie wiem, czy się zauważyli, że tam można bardzo wyraźnie odróżnić głosy osób, które słuchały moich wykładów, a to chyba ponad rok żeśmy o tych analizach stosunków międzynarodowych i konfliktów międzynarodowych mówili i są nagrania, i tych, którzy nie słuchali tego, a co najwyżej rezultaty, które są w tabeli na końcu mojej metody cybernetyki zobaczyli. Więc to jest, to od razu widać. No i muszę powiedzieć, że mnie to ucieszyło. Dlaczego? Ci, co słuchali i już o tym mają wiedzę konkretną, nie polegają na swoich odczuciach, bo staram się, no, że tak powiem, propagować realizm, a nie idealizm epistemologiczny. Wobec tego prosimy, wobec tego, no po prostu koledzy wiedzą, że nie ma co dyskutować o odczuciach i przekonaniach tam, gdzie chodzi o analizę, zmatematyzowaną analizę twardych danych i to wielkich liczb. Odesłali jak należy do linków odpowiednik i koniec. Natomiast ci, którzy nie słuchali, a w Poznaniu nie miałem tych wykładów, żebyście wiedzieli. Także oni nie znają tego tematu od strony metodologicznej porządnie. No ale znają różne inne tematy, bo tam już zaraz, to już piąty rok. No będzie już 5 lat, jak tam do nich jeżdżę. Co prawda nie miesiąc po miesiącu, bo tam też inni wykładowcy się włączają. Ale w każdym razie no, jest to już 5 lat. I słuchajcie, co mnie ucieszyło jako, jakby to powiedzieć, kodera, to jest meta-szyfrant, tak można by to uznać. Otóż, że mój kod nadal działa całkiem dobrze. Bo zauważcie, że ci, którzy no w najlepszym wypadku
czytali moje prace, też wątpię, żeby w całości, ale no, niektórzy mogli je sobie tam przeczytać, te publikowane. Po prostu zrozumieli źle. No na przykład zrozumieli, że ja stal traktuję jako czynnik sprawczy, chociaż on występuje tylko jako produkt symptom. No i tam cała dyskusja, że to jest jednostronna teoria. Ale to akurat nie o to chodzi. Bo stal to jest tak jak termometr. No to on mierzy temperaturę, ale nie jest czynnikiem sprawczym. On nie wywołuje takiej czy innej temperatury. Tak samo z tą salą. Dlaczego stal jest ciągle jeszcze dobrym termometrem? No bo on jest podstawowym tworzywem, po pierwsze zbrojeń. Żadne inne tworzywo dotychczas to nie zastąpiło w skali masowej, a to broń jest narzędziem sterowania międzynarodowego. A po drugie jest, proszę Was, podstawowym tworzywem realnych inwestycji, nie tych wirtualnych, tam gdzie one właściwie tylko stanowią zapisy w pamięci komputerów, to są inwestycje dla idealistów epistemologicznych, odmianie bankowe. Bo bankokracja czy pieniądzolatria to jest odmiana idealizmu biurokratycznego. Będziemy o tym zresztą dzisiaj trochę też mówić. I tutaj o to chodzi, że to jakieś piski nawet. Nie, to nie gołębie, to był raczej mechaniczny pisk. No nie o tej porze, no mniejsza z tych. W każdym razie, słuchajcie, chodzi o to, że ludzie, którzy nie przeszli przez nasze studia seminaryjne, po prostu źle rozumieją, nawet jeśli mają za sobą 5 lat naszego seminarium, ale bez tej tematyki akurat. No to mnie cieszy, dlatego że no co dopiero mówić o ludziach, którzy nie uczestniczyli w ogóle w seminariach. No to przeczytają to, dojdą do wniosku takiego, jak tam doszli różni nasi dwaj wykładowcy, tylko z inną specjalnością, że to już jest przestarzałe. Kosecki to jakiś anachronista i zostawią to. Tak też zareagują inteligentni przedstawiciele służb walki informacyjnej. No to i to jest ich sprawa, mówię, nie wiem, cyrkny moje mapy, ale kot działa i mnie tu chodzi o, że tak powiem, empiryczne studia nad skutecznością naszego kodu. Zresztą jedna jakaś osoba studiująca w Danii, a teraz chce studiować w Grecji, która natknęła się na, słuchała tych różnych nagrań, natknęła się na ten mój tekst Nasz kod. I od razu zrozumiała, o co chodzi, bo mówi, to ja widzę, że nie ma sensu czytać pańskich tych bez wysłuchania wykładów w odpowiedniej kolejności. I moi drodzy, tutaj jest znowu ciekawostka, taka metakryptologiczna, nazwijmy to, żebyśmy się jakoś podłączyć pod te modne słownictwo, no powiedzmy już dla nas zbyt szczegółowe, bo my już kodami operujemy, a nie szyframi. Szyfry są szczególnym przypadkiem kodów. Więc proszę Was, o co tutaj chodzi? Otóż jest bardzo dużo i coraz więcej moich występów w telewizji, tej internetowej nazwijmy to, bo to jest odmiana telewizji. Można to sobie podłączyć pod telewizor domowy i oglądać. I proszę Was, proszę zauważyć, że ja nigdzie nie opublikowałem i nawet nie mówię o tym porządku studiowania. A jak ktoś studiował w dowolnym porządku, no to przeczytajcie sobie te dyskusje o diagnostyczności tego miernika stalowego naszych poznańczyków, gdzie jednak jest
spora grupa, no dominuje grupa ludzi, którzy słuchali no, przez prawie, właściwie przez prawie 5 lat, czy może już nawet całe 5 lat. Z drugiej strony się dopiero. Proszę was, więc ja tego nigdzie nie publikuję. Kto uczestniczy w seminariach regularnie, to wie, jaka powinna być kolejność, a publikować tego publicza nie będziemy. Niech sobie studiują dowolny, co będziemy narzucać jakąś kolejność. Odbiorca nasz pan, niech on sobie sam ustala. O, dziękuję koledze. To są te, jak ja nazywam, bez anteny złociste w kryształowym wazonie. Chodzi o te cywilizacje bizantyjskie, o te łapownictwo podniesione do rangi, no powiedzmy, oficjalnej taksy państwowej. Więc to jest jedna sprawa. Czyli kot dalej działa i działać będzie. Tak z tego wnioskuję, bo się nie zestarzał. Teraz jest pytanie, oczywiście kto słuchał tutaj moich wykładów o sterowaniu międzynarodowym, to nie tylko o walkę chodzi, to wie, ale może nie wszyscy uczestniczyli. To się zaczęło chyba 2 lata temu i trwało przez rok, albo może to nawet więcej niż 2 lata, może 2,5 czy 3. W każdym razie, proszę was, dlaczego stal jest nadal tym termometrem? No, powtarzam. Po pierwsze, to jest to podstawowe tworzywo realnych inwestycji, to znaczy budynków, infrastruktury i tak dalej. Nic dotychczas nie wyparło z stali. Po drugie, jest to podstawowe tworzywo zbroi. Druga sprawa, formalno-prawna własność tych elementów przemysłu potęgotwórczego, to nas w dużej mierze pozbawiono w ciągu ostatniego ćwierćwieku. Zostaliśmy co najmniej w połowie rozbrojeni. Tak świadczą dane statystyczne. Z różnych dziedzin, zresztą nie tylko chodzi o produkcję stali, ale różne inne korelują z tym. No to proszę państwa, jeżeli jest na terenie danego państwa, to w każdej chwili może być znacjonalizowane i właściciele mogą sobie pogwizdać, spowodować nałożenie sankcji i takie różne inne cyrki, które no, widzicie. Skuteczność ich w tej chwili jest testowana na Rosji, a Rosja się z tego dzieje po prostu. Jeśli mogę słowo do tego powiedzieć, to właśnie podobno huta, nie huta nasza, tylko stocznia upadła, nie wcale poprzez tam jakieś nieekonomiczne działania, ale dlatego, że znacjonalizowano hutę, która była podstawowym jej źródłem produkcji. I ta huta została sprzedana obcemu kapitałowi, który natychmiast podniósł cenę długofalową, która była wcześniej wynegocjowana na wiele lat. I tak działa wolny rynek właśnie w realu. I to spowodowało praktycznie to, że mieli już kontrakty umówione. Tak, tu mieli niby umowę z hutą, ale ponieważ inny właściciel, to mówili, nie te umowy nie obowiązują, które poprzedni zawierali. No tak, jasne. I to prawo do okazji. Prawo, a jakże? No tak, to jest przykład bardzo dobry. A takich przykładów chyba można by więcej dać. Więc to jest taka sprawa. Jak długo stal nie będzie zastąpiona przez inne tworzywo, a na razie nie zanosi się na to, to będzie dobrym miernikiem. Ale na to tam w tej dyskusji ktoś podniósł, że informacja przecież. Wchodzimy w
epokę wojny informacyjnej. Ale tu znowu kłania się realizm czy idealizm. Jeżeli do informacji podchodzimy idealnie, no to możemy sobie dowolnie powiedzieć, że informacja, a witamy, prosimy, mamy się miejsce wolne jest. No ale informacja może być informacją abstrakcyjną, która nie jest kluczem do żadnej realnej mocy i energii swobody w realu, no to wtedy jest informacja, którą można by nazwać pusta. To jest takie przelewanie z pustego w próżne i niestety takie informacje w tej chwili dominują we współczesnym głównym obiegu matematyki i logiki. Za moich czasów było inaczej. Wtedy jak ja studiowałem. Uprawiano matematykę i logikę z myślą o zastosowaniu w realnej rzeczywistości. No ale realizm został zniszczony, ocalał tylko na kulu właściwie i dlatego realiści mówili, że od Łaby do Seulu filozofia jest tylko na kulu. Ja to słyszałem, żebyście wiedzieli, niemieckiej telewizji, akurat włączyłem ileś tam lat temu i patrzę, w niemieckiej telewizji występuje pan tak zwany profesor Bartoszewski. Jego nazywałem profesorem, ale on ma tylko maturę, ale przedwojennego, kochani, programu, to jest nie byle co, dlatego ja się nie dziwię, że dzisiejsza profesura, to wszystko jedno, czy PRL. Na samej szkole, co mój ojciec. No proszę. No to pan może kiedyś, pan sprawdzi, jaki był program właśnie wtedy w tych szkołach średnich. I nie co prawda, do końca nie wiadomo, jak to tam było, ale też inna sprawa. Tam gdzie co było? No, bo nie był tylko... Niecały program tej szkoły przeszedł. Ja akurat nie jestem badaczem biogramu pana tak zwanego profesora Bartoszewskiego, bo tak to tytułują, ale z tego co do mnie dotarło, to tak, przede wszystkim przed wojną regularnie zrobił kurs odpowiadający tak zwanej małej maturze. I tego nikt nie kwestionuje z moich osobowych źródeł informacji, bo tylko na tym się opiera. Natomiast w czasie wojny na tajnych kompletach zrobił program liceum według przedwojennego programu. Jak mnie informowano, zdał maturę. No więc, no powiedzmy, nie dziwi mnie, że na, jak był jego tam Lefis chyba był zaproszony na Uniwersytet Warszawski, tam pełna aula, profesura oczywiście i rektor mówi, panie profesorze, pan jest naszym nauczycielem. I to głębokie słowa pana rektora. Zastanówcie się, jak głębokie. Absolutnie prawdziwe według mnie, absolutnie. To znaczy przedwojenny maturzysta, nawet taki wojenny, ale według programu przedwojennych, to reprezentuje taką klasę metodologiczną i wiedzy klasycznej, że może być profesorem dla obecnej profesury. Więc ja właściwie, tak jak mówię, tak zwany profesor, to trochę bizantynizuje, no ale akurat mówimy o cywilizacji bizantyjskiej, więc może to mnie usprawiedliwia. Bo on dorobek ma całkiem poważne jego książki, proszę zobaczyć. Dorobek ma, który nie ustępuje tym, no powiedzmy, PRL-owskim i post-PRL-owskim. Dzisiaj mamy post-PRL-owską profesurę, która stanowi, że tak powiem, no, gorszą mutację pod względem metodologicznym w stosunku do tych już przynajmniej końcowych okresów PRL-u, no ale to już tam są wszystko finezje. Zaraz, ale to ja widzę, że już poprawiła się
frekwencja. Przepraszam, dziwię się, że Bartoszewskiemu nie uzupełnili nawet w sposób fikcyjny, ale formalnie wykształcenia. Proszę pana, to ja tu wystąpię w roli. Ja tu wystąpię w roli adwokata pana tak zwanego profesora Bartoszewskiego. Otóż on tym gardzi po prostu, jako maturzysta według przedwojennego programu tym wszystkim gardzi. I ja go rozumiem. Więc proszę, jako adwokat pana Bartoszewskiego wystąpiłem. Więc słuchajcie. To jest tyle. Natomiast tutaj właśnie chciałem pokazać, że dostałem, jeden z kolegów dostarczył nam tu, to jest Biblioteka Wszechpolska, dom wydawniczy Ostoja, który wydał, opowiadałem wam chyba poprzednio, tę organizację tajne w walce z Kościołem, antykościół tajny, zarys. Omawiałem, prawda? I chyba nawet mówiłem, dlaczego ten tekst, powiedzmy, który ja miałem w maszynopisie z czasów lat 60., kiedy Liga Narodowo-Demokratyczna no, musiała się w dużym stopniu konspirować, ale muszę powiedzieć, tutaj się pochwalić, że myśmy zrobili konspirację lepszą i głębszą niż masoneria. Już nie będę mówił, że masoneria to nasi mistrzowie, bo od nich już jesteśmy dużo lepsi. Od razu startowaliśmy z poziomu o klasę lepszej konspiracji od masońskiej, ale to przy innej okazji będziemy omawiać socjologię i systemy sterowania organizacji jawnych i tajnych. Być może na zjeździe właśnie tym wrześniowym. Dla tych kolegów, którzy się spóźnili, to podaję, że Poznańczycy podjęli się zorganizować ogólnopolski zjazd 20 i 21 września w Poznaniu i proszę się już z nimi tam bezpośrednio kontaktować. Proszę was, więc to, jak wam mówiłem chyba 2 tygodnie temu, dostałem od pana Rutkowskiego, związanego z tym wydawnictwem, pierwsze wydanie tego z prośbą o poinformowanie. Ta informacja już się znalazła na stronie Socjocybernetyka, tam w archiwum jest taki poddział archiwum moje. Macie tam no, na podstawie fotokopii z tych źródłowych materiałów z epoki, a oryginał ja mam. Jego nie ma IPN w ogóle, tylko to u mnie jest w domu, ale zostało to odfotografowane i jest na Socjocybernetyce, to jest dokument. Z tym, że jakby radzę to sobie ściągnąć do komputera, z tym, że ponieważ to jest materiał fotograficzny, to dość długo trwa, więc proszę się nie stresować tym, że to będzie ściąganie długo trwało. Natomiast tu mamy piękne wydanie drugie. Czy ten oryginał to jest rękopisany, obręcznik? Maszynopis. I to jest tak zwana przebitka. Maszyna, ale całkiem czytelna. Ale to można rozczytać. Można, oczywiście. Ale tu już nie trzeba nawet. Znaczy, tamto już jest tylko ciekawostką historyczną. I dokumentem. A tutaj drugie wydanie, w którym to roku? Z 2011. Proszę bardzo. Proszę zrobić zbliżenie na okładkę. Już. I kolega, który dotarł do tego, może wam powiedzieć, w jaki sposób można to sobie kupić. No zresztą to już tam proszę sobie to jakoś dotrzeć do tego. Bardzo ładne wydanie.
tutaj biogram pana profesora Witolda Sawickiego, a przyczynek do tego biogramu związany z naszą ligą macie no, w takim moim wprowadzeniu w tym archiwum socjocybernetyki. Ale teraz słuchajcie, mam tu dla was inną niespodziankę. I proszę to też spróbować. To jest w tym roku wydana książka, świeżutko kupiona, jest w sprzedaży. Proszę to sobie sfilmować, jak już będzie sfilmowane, proszę powiedzieć. To jest tak, to jest książka Święta Ruś przeciwko Chazarii. Zakulisowe światowe algorytmy geopolityki i strategie tajnych wojen. Autorką jest pani Tatiana Graczowa. I powiedziałbym, że metodologia, którą ona tu stosuje, jest w dużej mierze metodologią idealistyczną. Ale osoba jest bardzo ciekawa. Tu jest taka notka biograficzna z tyłu książki. Proszę po sobie też w zbliżeniu ewentualnie podać. I słuchajcie, to jest tak. Czytam, Tatiana W. Graczowa, politolog, kandydat nauk pedagogicznych, docent na stanowisku kierowniczym w katedrze Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, wieloletni pracownik naukowy Centrum Badań Wojskowo-Strategicznych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Koniec cytatu. No więc słuchajcie, już sama osoba jest bardzo, można powiedzieć, kompetentna i reprezentatywna, bo chyba to, co ona podaje, to jest, no zawiera bardzo duży ładunek ideologiczny, chyba stanowiący podstawę ideowej formacji no, armii, a może nie tylko armii, tylko generalnie młodzieży Federacji Rosyjskiej. Ja nie będę tego streszczał oczywiście, albo przyznam się, że jeszcze nie zdążyłem przeczytać. To jest książka wydana, to jest pierwsze wydanie w tym roku w Warszawie. Drukarnia OFRA. Rygier, tytuł oryginału Świata Ruś przeciw Chazarii. To oryginał był wydany w 2009 roku. A to w 14, tak? A tłumaczenie tutaj w Polsce w 14. Więc słuchajcie, no, jak przeczytam całe, to będę miał więcej uwag, a na razie tylko tak pobieżnie rzuciłem okiem i mogę powiedzieć, że od strony struktury motywacji psycho- i socjocybernetycznych tu mamy dominację motywacji ideologicznych, a w Polsce nad ideologicznymi dominują etyczne. No czego dowodem, dowody tego na przykładzie ewolucji mego dorobku wykazał no, Grzegorz Dorobek w tej swojej książce, którą możecie sobie ściągnąć z internetu, o filozoficznych aspektach ochrony kościołowej teorii informacji. Jest już i wydana przecież od dawna. Tak, tak, jest wydana, też można kupić, no jak chcecie, to możecie tam się zwrócić się do autora czy do wydawnictwa i kupić sobie papierową wersję tej książki Dorobka. Więc on pokazał, jak ja miałem no, prawdopodobnie we wrodzonych rejestratach, czyli tych N0, tak skojarzoną etykę z ideologią, z etyką na pierwszym miejscu, że nawet wbrew
filterem cybernetycznym, który sam ułożyłem, czy odkryłem, to jeszcze tam resztki tej dominacji były nawet w drugim wydaniu cybernetki społecznej. Natomiast trudno powiedzieć, Rosjanka jest wolna od czegoś takiego. Pod względem diagnostycznym jest bardziej, można powiedzieć, czysta w stosunku do tego, co dominanta Polaków reprezentuje i w tym wypadku przyznaje się, że ja tutaj wchodzone nieczyste motywacje, tylko pomieszane etyczne z ideologicznymi. Tu są czyste ideologiczne. No, jak będziemy mówić o psycho- i socjocybernetyce w przyszłym roku na przykład, no to jak skończymy tylko ten naukę o cywilizacjach, to zrozumiecie, jakie to ma konsekwencje. I to należy pod tym względem przede wszystkim czytać. Poza tym jest tutaj kapitalna sprawa związana z cywilizacją bizantyjską. Znajdziecie tutaj bardzo silne elementy cywilizacji bizantyjskiej. Bo ja tak wybiórczo szukam, ale jakoś tak się zdarza, że te informacje, które dla mnie są ważne, to tak się lepią do mnie same. Widocznie jestem jakimś takim miodem informacyjnym, posmarowanym. W każdym razie od razu wynalazłem tutaj kapitalną historię z punktu widzenia, proszę Was, tego o czym w tej chwili mówimy. I o czym mówiliśmy przy omawianiu cywilizacji żydowskiej 4 tygodnie temu. Zwłaszcza proszę sobie przypomnieć miejsce, w którym stwierdziłem, że jesteśmy, że Żydzi dla nas to są starsi bracia w socjotechnice. No to proszę Was, jak do czegoś takiego się odnosi świata jałości. Trzeba zrozumieć, każdego człowieka trzeba zrozumieć. To, co u nas się nazywa organizacja bez organizacji, oparta na tekście, tym tekstem może być też ideologia oczywiście, ale może być to ideologia, nad którą dominują normy poznawcze, czyli prawda obiektywna, albo odwrotnie. Problem jest, powiedzmy, wyróżnikiem cywilizacyjnym z punktu widzenia cybernetyki. Otóż autorka mówi, że właśnie taki brak hierarchii, wyraźnie z tego, co czytałem, ma na myśli sformalizowaną hierarchię, że jest jakiś car miłościwy, władza idzie od góry, działa się na polecenie, prawda? Bez polecenia się działa, to jest rozpasanie. No to ja już oczywiście po swojemu tłumaczę, ale w każdym razie zasadnicza sprawa to jest problem hierarchii. No a patrzcie, że naród żydowski przetrwał 2000 lat w rozproszeniu bez hierarchii. Tam nie było żadnej formalnej hierarchii. To tylko różni, no nie bardzo rozumiejący ten problem żydolodzy na siłę doszukiwali się. Nawet czytałem takie opracowanie, gdzie twierdzono, że na czele, to przedwojenna praca oczywiście, że nie było państwa Izrael, że na czele jest niekorumpowany król żydowski. Więc jakiś monarchista projektował swoje przekonania na populację Żydów. A Żydzi jakoś bez króla żydowskiego się znakomicie obchodzili. Zresztą ci ostatni królowie to już właściwie byli wasale, że mówiąc to takim, można powiedzieć, król drugiego sortu i tak. I to jest bardzo istotna sprawa. Dlatego, że twierdzą, że Zachód z Ameryką na czele rozmywa te hierarchie. Jest przeciwnikiem takich jasnych, zhierarchizowanych, sformalizowanych struktur.
To tyle tu wyciągnąłem, sobie to przeczytacie. Bo dla mnie było najistotniejsze to, co jest, powiedzmy, ciekawe socjocybernetycznie. Jeszcze wam jako ciekawostkę podam, że na grupie kieleckiej zadano mi dwa pytania i odpowiedź na to została wyodrębniona z całości nagrania i już puszczona pod frapującym tytułem. Otóż po pierwsze zapytano mnie o tak zwany raport Jakuba Bermana. Nie wiem, czyście się z tym spotkali, czy nie. Nie. No to jest taki raport, który według rozpowszechniających to osób miał rzekomo wygłosić Jakub Berman. No ten znany nam z naszych zajęć jako, powiedzmy, ten, który przeprogramował, powiedzmy, procesy formowania elity w Polsce. I to do dzisiaj jego dzieło funkcjonuje, moi drodzy. Dzisiejsza profesura powinna czcić pamięć towarzysza Jakuba, ale jakoś nie czci, no bo to komu fu. Ale o co chodzi? Otóż chodzi o to, że to jest takie przemówienie rzekomo Jakuba Bermana, które zostało wygłoszone na tam jakimś zjeździe sionistycznym w Polsce w 1946 roku. Dotyczy metod, że tak powiem, kontrolowania aparatu władzy w Polsce. Mogę powiedzieć, że nas to zainteresowało w czasach Grunwaldu, no to już można powiedzieć, dobrze ponad ćwierć wieku temu. I wyjaśniliśmy tę sprawę, a ta dezinformacja z Jakubem Bermanem jako autorem ciągle krąży po ludziach. I nie łudzę się, że nawet te moje wyjaśnienia odmienią sytuację, no ale trzeba to prostować. Otóż to jest, proszę was, w rzeczywistości jeden z profesorów, nie wiem, czy życzyłby sobie, żebym jego nazwisko wymieniał, więc nie wymienię, ale historyk, który miał dostęp do wszystkich PRL-owskich archiwów, popracował w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy HC, wyjaśnił tę sprawę i dotarł do oryginału. Jest oryginał referatu, ale to jest bagatela. Referat wygłoszony nie przez towarzysza Jakuba Bermana, tylko przez jego brata, ja już nie pamiętam, Strzecznego czy Rodzonego. Z pamięci to mówię, ale to jest nieistotna sprawa. Adolfa Bermana, który był działaczem sionistycznym, czyli narodowcem żydowskim, no i można powiedzieć, do jego obowiązków należało optymalna obrona interesów populacji ocalałych po wojnie Żydów w Polsce, a było oficjalnie rejestrowanych, już nie pamiętam, czy 200 kilkanaście, czy 200 kilkadziesiąt tysięcy według oficjalnych danych. I proszę was, to Adolf Berman. Adolf Berman był przywódcą partii o nazwie Palesion Lewica, a w Krajowej Radzie Narodowej, która w pewnym czasie spełniała funkcję Sejmu, było trzech posłów sionistycznych. Otóż był Adolf Berman jako przedstawiciel Palesion Lewicy, to jest lewe skrzydło sionizmu. Był też przedstawiciel, nie pamiętam jak się nazywał, sionistów demokratów, w skrócie Ichud, tak się ta partia nazywała. I trzeci, nie, przepraszam, trzeci to nie był. Sionistów było dwóch, a trzeci nie był sionistą, tylko był przedstawicielem buntu. A bunt to byli po prostu socjaldemokraci żydowscy, no odpowiednik naszego PPS-u. Chociaż oczywiście Żydzi też mogli wstępować i działać w PPS-ie, ale no, w
chcieli mieć swoją partię, to sprzed wojny tradycja. Populacja Żydów była bardzo duża. W miastach to była 1/3 mieszczaństwa naszego. W całej populacji obywateli RP to było 10%, ale ponieważ ludność miejska stanowiła 30%, a zdecydowana większość Żydów mieszkała w mieście, no to w mieście to była 1/3 populacji, więc chcieli mieć swoje specjalne partie. No więc sionistów było 2 w KRN-ie i 1 był przedstawiciel buntu. Więc to jest tyle. Wyjaśniłem, że oczywiście przemówienie Adolfa, ale a propos relacji między tymi braćmi, Jakubem i Adolfem Bermanami. Otóż jak po zjednoczeniu ruchu robotniczego i tym kongresie 15 grudnia 1948 roku PPR i PPS zjednoczyło, to wkrótce potem, w styczniu 1949 roku, odbył się zjazd buntu. Bunt podjął uchwałę w samorozwiązaniu i zalecił swoim członkom wstępowanie do PZPR-u. W styczniu 1949 roku. Tak, 1949 roku. I pamiętam, że jak przy różnych okazjach tam, w różnych referatach w czasach PRL-u, bo to celebrowano, te rocznice mówiły, że nastąpiło zjednoczenie ruchu robotniczego i tu właśnie PZPR powstał z 2 głównych partii robotniczych. Zabierałem głos, mówię, przepraszam, towarzyszu, czy tam profesorze, czy inny, ale 3. Bo jeszcze bunt dołączył, wprawdzie nie na kongresie, ale zaraz potem. Więc to jest taka ciekawostka i do dzisiaj mało kto wie o tym, że z 3 partii. Ale nieformalnie w takim układzie, bo jeśli został rozwiązany przedtem. To... Sam się rozwiązał potem. No tak, ale czyli weszli członkowie, nie zaś jako organizacja. No ale członkowie weszli na wezwanie władz, czyli wskazano na PZPR jako na spadkobierce tych tradycji. Władze wskazały i nikt ich nie rozwiązywał. Natomiast wszystkie inne partie żydowskie zostały rozwiązane administracyjnie. I proszę was, po prostu w to miejsce utworzono TSKŻ, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, ale to nie była partia, tylko no takie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne pod lupą oczywiście organów bezpieczeństwa i tam była też partyjna kontrola i bezpieczniacka i wszystko. No i tacy, można powiedzieć, błagonadziorzni z punktu widzenia PRL-u Żydzi. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Tak, tak nazywa. Żydów polskich. Żydów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Proszę pana, to warto by sprawdzić z tekstem w ręku. Podałem to dokładnie w mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej. Nadzieje PRL, proszę tam sprawdzić. Ja się nie będę upierał, bo na samej pamięci trudno polegać w takich sprawach, a no nie mam tutaj tych tekstów. Książka jest gruba, więc trudno, żebym miał właśnie na każde zajęcia. Ale jest elektroniczna wersja na stronie cybernetyce, więc każdy sobie może to sprawdzić. I proszę was, co jest ciekawe tutaj. Otóż jak można powiedzieć PZPR, no, świeżo narodzona, no, z małżeństwa albo z trójkąta, z 3 partii. Z ramienia PZPR-u towarzysz Jakub Berman objął kontrolę nad organami bezpieczeństwa. I nie tylko tam. Funkcji kontrolował właśnie organy bezpieczeństwa, kontrolował sprawy zagraniczne, kontrolował ideologię, a w związku z tym naukę, kulturę i nawet
Treść szkolenia ideologicznego PZPR-ze. Czyli jedyny moment w historii PRL-u, różnie mówiąc już o innych okresach naszej historii, że w ręku jednego człowieka były wszystkie organy sterowania informacyjnego i walki informacyjnej. I to sprawnie tym kierował, to był genialny facet. Nie da się ukryć przed wojennym wynikiem. Ze skończonymi wyższymi studiami i zaawansowanym doktoratem na temat Związku Zawodowego Lokajów w czasie Sejmu czteroletniego, a poza tym pracownik GUS-u, a był urząd statystyczny, był integralną częścią przedwojennego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc na sprawach państwowych się też dobrze znał. Zresztą muszę powiedzieć, że ja mu to od strony intelektualnej, to ja dzisiaj robię taką reklamę, że ktoś na takiej stronie polonijnej dotarł do tych moich tekstów i napisał do mnie e-mail i napisał mi, to pochwalę się, że stawia mnie na równi z Jakubem Bermanem. No, ja mówię skromnie. No nie mam takich osiągnięć w realu, więc tutaj to już trochę przesadził te komplementy. Ale w dziedzinie mentalnej to staram się naprawić to, co zepsuł. Więc proszę was, zepsuł działalność określonej ideologii. To nie był jakiś facet, co sobie tylko biznes i karierę robił na polityce. On był rzeczywiście ideowym komunistą. Czego nie można powiedzieć o zdecydowanej większości dzisiejszych polityków, żeby byli ideowi w jakiejkolwiek dziedzinie. No mówię o większości, bo może tam jacyś są ideowcy, ale ja ich nie zauważyłem, ale może to dlatego, że już wzrok nie ten, jak to mówił towarzysz Kania. W każdym razie, proszę was, towarzysz, no już właściwie nie wiem, czy no, w tym owym czasie tytułować towarzyszem, ale pan Adolf Berman, w momencie, kiedy jego bliski krewny objął nadzór polityczny, no, między innymi nad UB, to wolał wyjechać do Izraela. Mój komentarz jest taki. Wolał nie testować lojalności rodziny swego bliskiego krewnego. No, tak by to można interpretować. W każdym razie wyjechał. Już uznał, że nie ma tu co robić. No, tak mu rozwiązano partię. W Alejsie Ondylice. No to co miał robić? A TSK Rzek nie był partią. A koalicjoniści do PZPR-u nie zalecali swoim wstępowania. To też ciekawe. Warte odnotowania. No dobrze, to tyle. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do tej głównej części, to znaczy druga część cywilizacji bizantyjskiej. No jest to coś niezwykle ważnego. Zaraz będę to wykazywał, konfrontując pewne elementy mojej cybernetyki kultury. A to książka była wydana w Bibliotece Myśli Współczesnej w 1974 roku, więc ile to ma już lat? 40. A 100. Wydano teraz. I to będą dowody, jak trwałe są pewne struktury cywilizacyjne. I że one są absolutnie niezależne od tego, co nazywa się ustrojem w rozumieniu postmarksistowskim czy marksistowskim. To znaczy, ta książka była wydana w okresie, kiedy w Polsce panował ustrój socjalistyczny. A jeszcze tam potem dobre kilkanaście lat, nie, proszę. 20 kilka lat jeszcze. Ponad ćwierć wieku jeszcze istniał. A tutaj mamy książkę
wydano już w okresie, kiedy w Rosji panował ustrój kapitalistyczny, od nas zresztą też. No to zaraz wam tu pokażę ciekawe cytaty. Będę operował tą książką właśnie, najpierw moją, przy czym zaznaczę, że w tym rozdziale o cywilizacji bizantyjskiej mojej książki, a rozdział się zaczyna na stronie 182, nazywa się Sterowanie społeczne w kulturze bizantyjskiej. Posługiwałem się cytatami, to jest też ważne, że posługiwałem się cytatami z książki prosimy jeszcze tam jest usiąść. Otóż posługiwałem się w dużej mierze cytatami książki autorów angielskich, a więc nie podejrzanych o to, że robili aluzję do PRL-u. No, o mnie chodzi, to zawsze ktoś może sądzić, że ja tu robiłem aluzję do PRL-u i żeby przemycić przez cenzurę, no to używałem figury Cesarstwa Bizantyjskiego. Ale panowie Bajne Simos, Anglicy, napisali książkę pod tytułem Bizancjum, wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, wydanej w tłumaczeniu polskim w Warszawie w 1964 roku, ale tam na Zachodzie odpowiednio wcześniej. I zobaczcie, jakie tutaj sprawy są. Polskie wydanie, które to było? Słucham? Który rok? 64. Polskie, o kolega ma. 64, tak? Tak. Zresztą, ja, o ile mnie pamięć nie myli, to chyba ta książka też jest w wersji elektronicznej w internecie. Z Bizancjum wstęp do cywilizacji bizantyjskiej. Wschodniorzymskiej. Wschodniorzymskiej. Wschodniorzymskiej, bo to tak się nazywa. Cesarstwo wschodniorzymskie. Bardzo, bardzo ciekawe, bo w czasach Konstantyna już podzieliło się to cesarstwo na wschodnią i zachodnią. Ściśle mówiąc, nastąpiło to w roku 395. To było do Zjurza, jak widzieli. Słucham? Konstantyn to był 70 kilka lat wcześniej. A Teodozjusz był tym, który podzielił na te dwie części. Formalnie. Tak. Ale Konstantyn już zbudował Konstantynopol. Tak, tak, tak. I te procesy w realu. To kolega na bizantyjską podchodzi. Najważniejsze prawo. I to jest prawda. Ale faktycznie w realu to nastąpiło już za Konstantyna. I on zbudował stolicę, która od niego nazywa się Konstantynopolem. Można powiedzieć, Konstantynopol, jak sama nazwa wskazuje, został zbudowany przez Konstantyna Wielkiego. Prosimy. A nie, to kolega już ucieszyłem. Ale i tak muszę dopisać. Mam lepszą frekwencję niż była na początku. Ale no, właśnie tak ze względu na to, że ponieważ naszym organizatorem jest informacja i w związku z tym formalna dyscyplina nie obowiązuje. Kto się chce spóźnić, to się ma prawo spóźniać. Sam się nieraz spóźniał, ale chodzi o to, że żeby tą główną treść, która jest główną sprawą, to po prostu, żeby nie uciekła tym osobom, które tam trochę później przyjdą. No więc proszę was, tutaj cesarstwo zostało podzielone realnie tu wcześniej, a nominalnie później i te procesy dezintegracyjne z przyczyn właśnie różnic cywilizacyjnych, cywilizacji, które dominowały w realu
w różnych miejscach cesarstwa jeszcze jednolitego, czy przedtem republiki, doprowadziły do tego, że wreszcie to się podzieliło również i formalnie, o czym nam tu kolega przypomniał. No a potem ta część zachodnia wskutek mieszanki cywilizacyjnej no tak osłabła, że byle jacy barbarzyńcy to wzięli, zniszczyli, splądrowali. Jakieś tam niedojedzone resztki poślinione za przeproszeniem ocalili, ale to już było nie to. Natomiast Cesarstwo Wschodniorzymskie wytworzyło specyficzną cywilizację, która pozwoliła mu przetrwać jeszcze 1000 lat. To była tysiącletnia Rzesza, czy jak to nazwać. Ale 1000 lat realnie jeszcze to istniało i właśnie tajemnicą tego długiego trwania było no właśnie ta cywilizacja, która trzymała, gwarantowała spójność cesarstwa, które miało elementy o różnych cywilizacjach orientalnych. No i tutaj już od połowy XV wieku cesarza bizantyjskiego koronował patriarcha Konstantynopola. Najpierw jeszcze na hipodromie, gdzie odbywały się wyścigi, a potem w kościele Mądrości Bożej. I tutaj jest bardzo istotne, że chrześcijaństwo na wschodzie coraz bardziej zaczynało różnić się od chrześcijaństwa zachodniego. Przede wszystkim przez to, że stanowiło ideologię państwa bizantyjskiego. Tutaj może parę uwag. Przede wszystkim, to też według oczywiście Bajne Samosa. Cytuję. Jeden był Bóg na niebie i jeden cesarz, jego zastępca do spraw ziemskich. W sztuce bizantyjskiej przedstawiano chętnie Chrystusa z insygniami cesarskimi, a cesarza na wzór Chrystusa w majestacie. Matkę Boską ubierano w diadem i szaty cesarzowej, świętych ubiory dworskich dygnitarzy. Cesarz był naśladowcą Boga, sprawował współrządy z Bogiem, to też tron cesarski był dość szeroki, aby mógł pomieścić dwie osoby. Nad tronem rozpięty był baldachim, symbol nieba. Wielki pałac cesarski nazywano świątynią. Cesarz chodził tylko po purpurze i porfirze. Poddani mogli się doń zbliżać tylko w świętym milczeniu, z zakrytymi dłońmi. Ze wschodu zapożyczono akt adoracji cesarza w pozycji leżącej, który niegdyś tak oburzał rzymskich arystokratów, gdy próbował go praktykować Juliusz Cezar. To w końcu, przerywam cytowanie, w końcu zasztyletowano, prawda, Cezara. Dalej cytuję. Doktryna bizantyjska odziedziczyła po pogańskim cesarstwie elementy kultu solarnego. W Wigilię Bożego Narodzenia rozsuwano zasłony, ukazując rodzinę cesarską, oświetloną wśród panujących ciemności. A chór śpiewał inwokacje do cesarza, wzywając go, by jako potężne słońce, oko całego świata, zechciał zejść nad ziemią. Koniec cytatu. Proszę pod kątem tym sobie poważnie postudiować książkę, o której mówię.
Zresztą nawiasem mówiąc, zrobię tutaj wtręt. W Rosji, w kulturze rosyjskiej mamy silne elementy bizantyzmu. Zresztą zasada pierwszy Rim et Rim, Cargrad, czyli Bizancjum II, Moskwa III, czwartego nie budiet, czyli Moskwa jako trzeci Rzym. I tutaj dla cywilizacji bizantyjskiej naturalne jest jednak monarchia. I jeden z moich znajomych, bardzo ciekawy człowiek, znający świetnie historię Rosji, Rosji Rusi w ogóle, no, który jest z narodowości ukraińskiej, ale prawosławny, z przekonań agnostyk i no, bardzo dobrze wspomina czasy Związku Radzieckiego. Więc on mówi, że właściwie Putin się powinien koronować, resytuować cesarstwo rosyjskie i koronować się. To byłoby bardziej zgodne z naturalną kulturą rosyjską. No a ja oczywiście od razu na każdego coś miłego, więc przyszło mi do głowy bardzo poprawne z punktu widzenia prawa dynastycznego rozwiązanie. Przecież żyją jeszcze członkowie rodziny Romanowych. I ten ród, no tak jak wiele rodów arystokratycznych czy szlacheckich, pielęgnuje te tradycje. No i proszę was, jest tam ktoś z nich, który jest potencjalnym pretendentem do tronu. No to przecież należałoby go po prostu przekonać, żeby formalnie adoptował Putina. Putin stałby się wtedy legalnym członkiem rodziny Romanowych i skoro by go adoptował spadkobierca tronu, to Putin mógłby się koronować. Zwracam uwagę, że wtedy miałby tytuł Car Wsiej Rosji, Wielkiej Małej Białej, Król Polski, Wielki Gniaz Finlandzki, etc., etc. Także mój pomysł uważam jest optymalny, ale wątpię, żeby Putin z takich czy innych względów z niego skorzystał, no choćby dlatego, że monarchie jeszcze nie są modne. Jaka była reakcja? A spodobało mi się to. Jeszcze jest jedna kwestia, że Romanowie... Ja z dobrego serca życzyłem, radziłem. Są bardzo blisko spokrewnieni z brytyjską rodziną królewską, przede wszystkim z Elżbietą II. No właśnie. I zawsze jak na początku lat 90. jak właśnie odkopywano ciało cara Mikołaja II, to najbardziej zainteresowana była właśnie Elżbieta II i właśnie brytyjska rodzina. Wielka Brytania przede wszystkim. Męczennik za białe. Tak jest, to nie ulega wątpliwości, że tak. A ponieważ w tej chwili jest daleko idące porozumienie między naszym kościołem rzymskokatolickim, a właśnie cerkwią prawosławną ze szczególnym uwzględnieniem patriarchatu moskiewskiego, więc mamy prawo Mikołaja II tytułować. Nie wiem tylko, czemu te wszystkie trzy cnoty udowodniono, bo to które potrzebne są kanonizacji. Ale prawo kanoniczne, prawosławne trochę się różni od naszego. Nie jest takie drobiazgowe w tych sprawach etycznych. Ważniejsze są sprawy prawno-kanoniczne. A poza tym nawet w kościele katolickim, jak ktoś jest męczennikiem za wiarę, no to nie musi być cud, tak jak w przypadku na przykład Jana Pawła II, dwa cudy przed beatyfikacją i kanonizacją, tylko od razu ekskomunikowo. I pod tym względem to jest dokładnie tak u prawosławnych, tak jak u nas. Widzicie, jak my tu daleko idący dialog. No i Mikołaj II chyba najmniej z tych wszystkich carów szkodził w Polsce i Polakom. No proszę pana, przecież co by nie było, Roman Dmowski, szef koła polskiego w Dumie, opowiedział się po stronie koalicji Rosji, z tym, że Dmowski tłumaczył
wtedy jeszcze nie publicznie, tylko że tak powiem wewnętrznie, a później już po odzyskaniu niepodległości publicznie o tym mówił, że liczył na to, że jak wszystkie ziemie polskie się zjednoczą pod berłem cara, to Rosja, która już nawet nie mogła strawić tyle ziem, a zwłaszcza ludności polskiej, co miała, to jak już połknie jeszcze więcej, to będzie to musiało, no jak to chce, wydalić, wypluć, wymiotować, no niech to sobie każdy nazywa jak przekazu. Otworzyć Rzeczpospolitą polsko-litewską. A i słuchajcie, i tu, i, ale czekajcie, tu jest ciekawa rzecz, jak jesteśmy przy tym. Otóż w tym moim występie w Kielcach jeszcze mi zadali drugie pytanie o słynne protokoły Mentsusiona. Które zresztą, jak ktoś się chce tym zapoznać, to wyszły oficjalnie z przedmową profesora Czaskira, historyka, który wytłumaczył tam. No zrobił porządną, krytyczną analizę, więc jakby ktoś chciał czytać, to radzę w tej wersji z komentarzem. A dlaczego mówię w tej wersji? Bo one wychodziły w wersji ocenzurowanej. I to jest moje odkrycie, można powiedzieć, protokołosjonologiczne, jeśli tak to można nazwać. Otóż czytałem w 1955 roku wersję przedwojenną. Później wpadła mi w ręce wersja wydana po polsku w czasie okupacji. Władze okupacyjne to wydały. Byłem ciekaw, czy ta wersja nie będzie zmieniona i przeczytałem to całe. Wiecie, że władze okupacyjne cenzurowały. To, co dotyczyło ducha wojskowego, w tym tekście przedwojennym zostało wyrzucone. To bardzo ciekawa historia. O niszczenie ducha wojskowego właśnie w narodach ziemi to hitlerowcy robili z nami, więc nie przypadkowo usunęli. Ale nieuczciwie, bo powinni byli dać tam trzy kropki w nawiasie, a nie dali. Czyli to okupacyjne, jakby wam wpadło w ręce, to jest absolutnie oszukane. No i proszę was... A później? Następne wydanie? No nie, to jest przedmową, ta zbira jest nieucenzurowane. To jest pewne, dlatego jakby ktoś się tym interesował, to radzę raz przed nową ta zbiera. No więc powiem wam tak, już nie będę wnikał w te krytyczną analizę, bo to jak kogoś to interesuje, to ta zbiera sobie przeczyta. Ale tutaj chcę zrobić coś innego, czego powiedzieć wam, o czym no, ta zbiera nie przeczytacie. Otóż rosyjska propaganda w latach 60. XIX wieku, w okresie powstania styczniowego, a propagandą antypolską w tym czasie kierował niejaki Katkow, którego różne teksty w mojej książce Granice manipulacji, wydanej w PRL-u, która no wiadomo w jakiej była sytuacji, więc tam po prostu miałem oryginały tych tekstów Katkowa w polskim tłumaczeniu z Kucharzewskiego od Białego Caratu do Czerwonego. To zamieściłem i cenzura mi nic nie ruszyła. On tam tłumaczył, Katkow, że jest polski spisek. No to duch tego jest podobny jak protokół Mentsusion, tylko dotyczy Polaków, a nie Żydów. Że jest polski spisek, który no, przenika do aparatu państwowego rosyjskego na terenie zwłaszcza Rosji i stara się Rosję rozwalać od środka, tak żeby ją tak osłabić, żeby odzyskanie niepodległości stało się przez Polskę stało się możliwe, stało się faktem. Ten tekst, jak twierdziła propaganda, oczywiście tego, co ja tutaj teraz mówię, to nie było w tych tekstach Katkowa, które cytowałem w mojej książce,
granicy manipulacją, no jest chyba na autobanie w całości dostępna. Tam są tylko teksty, cytowałem teksty dotyczące spisku polsko-jezuickiego, który penetruje matuszkę Rasieje. Natomiast to, co teraz mówię, to jeszcze wtedy powiem szczerze, nie znałem tego tekstu Katkowa. Otóż chodziło o to, że jak twierdziła propaganda rosyjska, to po prostu znaleziono przy poległym oficerze powstańczym polskim w 60 roku. No i tam jest cały, to jest, duch tego jest bardzo podobny, tylko chodzi o spisek polski, a nie o spisek żydowski. To tylko tyle. Ja to nazwałem protokoły Mędrców Warszawy. Więc mogę powiedzieć, że rosyjskie organy rozpoznania, nazwijmy to, informacyjnego, jakoś tak lubiły wynajdować jakieś takie protokoły spisków antyrosyjskich. Nawet były takie karykatury w tamtym okresie przedstawiające Polaków. Tańczący Mazura Polak z wąsami w czapce, rogatywce, zresztą pochodzącej od nakryć głowy tatarskich, zaadaptowanej przez Polaków w XVII wieku, tak na marginesie. Sarmatyzm. Tak, oczywiście. W takiej kurtce czamarze ze sztyletami w jednym ręku, a pod pachą w drugiej ręce krótki podręcznik dokonywania spisków. O, może proszę, to właśnie ta książka. Proszę bardzo, to może to warto by do tego dotrzeć. Więc namawiam, jeżeli by ktoś już chciał zapoznać się z protokołem Mędrców Sionu i z tym, tą krytyczną analizą profesora Tazbira, której tu nie będę powtarzał, to proszę was, warto się z tym zapoznać też. Coś wspólnego w tej metodzie rosyjskich służb walki informacyjnej jest. W latach 60. oczywiście dla rosyjskich władz to Żydzi byli elementem społeczeństwa polskiego, więc jeszcze tam ich nie wyróżniano specjalnie. Zresztą muszę zauważyć, ilu Żydów lub Polaków pochodzenia żydowskiego brało udział w powstaniu styczniowym. Zastępcą Romualda Traguta był właśnie taki jeden. To po prostu Żydzi nie byli przez te władze rosyjskie wyodrębniane, tylko to był element polskiej populacji. Ale też student pochodzenia żydowskiego, Artur Goldman, załamał się na śledztwie i wsypał całą organizację powstańczą. No, różni ludzie się załamywali w śledztwie, oczywiście. Poza tym tam marszałek Piłsudski w swojej książce o powstaniu 1963 roku to więcej ludzi wymienia. Pana Wejda, pan Majewski i tak dalej. No tym niemniej, proszę pana, chodzi mi tutaj o to, że dla władz rosyjskich Żydzi nie stanowili odrębnej populacji, tylko element polskiej populacji. Protokoły z przemową profesora Tazbira wyszły oficjalnie kiedy? Tak, no parę lat temu. Jak ten temat zaczął być, że tak powiem, na tapecie i ukazało się jakieś takie wydanie bezkrytycznego wstępu, no to Tazbir się za to wziął, po prostu jako historyk, znający temat, i napisał krytyczne wprowadzenie do tematu. No, powiem krótko, chodzi o to, że ten tekst, że tak powiem, ojcem chrzestnym, nazwijmy to tak krótko, tego tekstu był niejaki Raczkowski. A Raczkowski to był przedstawiciel Departamentu Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Petersburskiego, który był przedstawicielem Departamentu Policji w ambasadzie rosyjskiej w Paryżu. A trzeba wiedzieć, że cywilny
wywiad policji, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak kto woli, zajmował się wyłącznie szpiegowaniem własnych poddanych za granicą. Ten wywiad sensu stricte przeciwko innym państwom prowadziła dyplomacja, która była zresztą pierwszorzędna. Rosyjska dyplomacja była, jest pierwszorzędna od strony metodologicznej. Miała bardzo ciekawe tradycje i wywiadem na przykład wojskowym zajmowali się atasze wojskowi, a ten generał hrabia Ignatiew to właśnie był atasze wojskowym. Najpierw w Kopenhadze, a potem w Paryżu w czasie wojny. I on się zajmował wywiadem, ale słuchajcie, wywiad rosyjski i dyplomacja były na tak wysokim poziomie kultury, nawet bym powiedział etycznej, ale i socjotechnicznej przede wszystkim, że dyplomata, ten atasze wojskowy, który był akredytowany w danym państwie, nie prowadził działalności wywiadowczej przeciwko temu państwu. Jest to bardzo eleganckie, jest to bardzo etyczne. Nie wiem, czy do tych tradycji obecna dyplomacja rosyjska nawiązuje. Rekomendowałbym to, bo to jest również socjotechnicznie uzasadnione. Otóż jest uzasadnione tym, że każdy dyplomata, zwłaszcza atasze wojskowy, jest pod stałą obserwacją. I tych ludzi, których werbuje, to pali od razu. Więc to jest ład w sztuce. To powinien kto inny się tym zajmować. No to panu powiem, jak to rozwiązała dyplomata. Wywiad rosyjski, carski. Otóż działalnością wywiadowczą przeciwko Niemcom, a to jest Ignatiew właśnie tym się zajmował, to prowadził nie atasze wojskowy z Berlina, tylko z Kopenhagi. To było bliziutko do Niemiec. Granica w tamtych czasach nie było Unii Europejskiej, ale przekraczanie granicy nie było żadnym problemem, jeśli się tylko miało paszport. Nawet z wymienialnością walut nie było problemu, bo one były bezpośrednio wymienialne na złoto. Tak. Nawet złote monety krążyły. Ta granica była trochę bliżej Kopenhagi, ponieważ obecnie Dania ma więcej na stałym lądzie. Tak. No po tej słynnej wojnie w latach 60., zaraz po naszym powstaniu styczniowym, to granica była przesunięta na północ, więc to było tuż przy granicy i po prostu, no właśnie, działając na terenie Danii, tam wtedy jeszcze pułkownik hrabia Ignatiew nie palił wobec władz niemieckich, bo niemiecki kontrwywiad na swoim terenie mógł robić co chciał, a na terenie już obcym był skrępowany. I przestrzeganie zasad konspiracji było łatwiejsze, zwłaszcza że hrabia Ignatiew mówi, że nieraz się jeszcze nawet i poza Danią spotykał ze swoimi agentami. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Proszę was, a MSW, czy Departament Policji, prowadził zagraniczny wywiad tylko rozpracowujący własnych poddanych. Ponieważ główna część populacji Żydów w skali światowej to byli poddani cara miłościwego, no, z racji rozbioru i tej sytuacji całej po Kongresie Wiedeńskim. To wobec tego oczywiście Żydów szpiegowali jak najbardziej. No i Raczkowski się tym zajmował. No i właśnie, ale nie będę wam streszczał tego prawda, wprowadzenia Tasbira. To było wydane kilkanaście lat temu. Radzę to czytać, zwłaszcza, że jest to tekst bez opuszczeń. Ten niemiecki z czasów wojny jest właśnie ocenzurowany w ważnym miejscu, jakby nie było. Więc proszę was, tak to wygląda. A teraz wracam do sprawy Bizancjum. Misja religijna cesarza zapewniała mu kierownictwo nad kościołem. W tej chwili Święta Ruś, o, kto się spóźnił, to
mówię, że wyszła teraz na dnia taka książka. Autorka to jest na kierowniczym stanowisku w katedrze Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ona tutaj reprezentuje oficjalną doktrynę rosyjską. Misja religijna cesarza zapewniała mu kierownictwo nad kościołem. Cesarz bizantyjski uważał się za głowę wspólnoty chrześcijańskiej, zarówno w sferze religijnej, jak i politycznej. Był też zwierzchnikiem organizacji kościelnej i głównym misjonarzem szerzącym wiarę. Można powiedzieć, w tej chwili Święta Ruś jest misjonarzem w walce z międzynarodową Chazarią. Proszę to sobie przeczytać. Wyraźne elementy cywilizacji bizantyjskiej tutaj widzimy. Rozwiązywanie tych problemów przy pomocy schematu kapitalizm, socjalizm. Budowali socjalizm, teraz budują kapitalizm, jest tak niediagnostyczne, że za przeproszeniem poprzył jak pięść do nosa. No można pięścią nos rozbić, ale nic po tamto. Dalej, słuchajcie. Cesarz miał prawo mianować biskupów, zwoływać sobory, decydować o liturgii, a nawet o dogmatach. No, tutaj powiedzmy obecna Rosja tak daleko nie sięga. Dlatego ja powiedziałem, że w obecnej Rosji mamy również pewne elementy, no nie mówię o turańskiej cywilizacji, bo to jest oczywiste, ale również pewne elementy cywilizacji łacińskiej. Dlatego to powiedzmy, no nie, ty tego nie ma. Prezydent Rosji nie zwołuje soborów, nie decyduje o liturgii, a nawet o dogmatach, bo tego nie ma. Ale to jest wpływ cywilizacji łacińskiej na kulturę rosyjską. Państwo było po to, aby służyć rozszerzaniu wiary. A wiara służyła państwu jako swoista ideologia państwowa. To jest prawdopodobnie główny szkielet ideologii państwowej obecnej Rosji. To przypuszczam, to jest moja hipoteza, ale podkreślam, proszę to sobie zweryfikować, bo jeszcze całej tej książki nie przeczytałem. Wczoraj dopiero ją dostałem. I tylko tak mówię na podstawie pobieżnej, bardzo pobieżnej lektury. No nawet nie lektury, przejrzenia. Dalej. Jeszcze może powtórzymy państwo. Państwo było po to, by służyć rozszerzaniu wiary. A wiara służyła państwu jako swoista ideologia państwowa. To jest cytat, no nawet już nie z Wajnesa Mossa, tylko no, moimi słowami w cybernetyce kultury. Legalna opozycja przeciwko władzy była niemożliwa, gdyż wszelki bunt przeciwko władcy uważano za świętokradztwo. Po rosyjsku są siebie za brazie. I w kodeksie na przykład rosyjskim za Mikołaja I, który to chyba te paragrafy były wcześniejsze jeszcze za Katarzyny Wielkiej. Otóż były takie ciekawe trzy przestępstwa. Pierwsze, przestępstwa przeciw porządku uprawnienia, czyli przeciwko sposobowi sprawowania władzy, to urzędnik o tym decydował. Czy to postępowanie, które ma być penalizowanie, przeszkadza w sprawowaniu władzy, czy nie. Dalej było bezobrazie dosłownie, czyli no takie, jak to na polski przetłumaczyć. No coś takiego, co jest takie paskudne, że nawet się już obrazić tego nie da. I bardzo ciekawy, predusudzitelny obraz myśli, czyli podejrzany sposób myślenia, to było przestępstwo. No całkowicie spójne z
doktryną bizantyjską. A zaznaczam, że to nie była cywilizacja, nie jest cywilizacja sakralna. Zresztą w Unii Europejskiej to ona się od wszelkich religii dystansuje. Zresztą w Cesarstwie Bizantyjskim, tym, nazwijmy to klasycznym, innowierców nie prześladowano. No tylko to był taki drugi sort poddanych. Byli koptowie w Egipcie. Tak, tak. I nikt ich nie prześladował za to. Żydzi też byli. To nikt ich za to nie prześladował, tylko to było. No słuchajcie, w PRL-u to była taka zasada. No mógł sobie ktoś być wierzącym katolikiem. Poza okresem stalinowskim nie prześladowano. Nawet w końcu doszło do tego, i to mogę wam powiedzieć jako bywszy Parteigenosse Polnische Verein Arbeiterpartei, widzicie, już nawet w euro-języku przemawiam, to po prostu, no doszli już do tego w latach 80. towarzysze, że nie ma co nawet zwalczać praktyk, no księży, to ja nie mówię, no zabójstwo księdza Popiełuszki to, jak mówił prokurator Pietrasiński, działo wywiadu zachodnio-niemieckiego i tam sporo poszła pora. Radzę studiować ten wypis kościelnego stenogramu, więc niecenzurowanego, jest w mojej książce Wpływ totalnej wojny na PRL. No ale to się zgadza. Ale nasze władze już nie, jeżeli to zrobił. Nie, nasze nie, absolutnie. No właśnie chodziło o to wywiadowi niemieckiemu, żeby skompromitować władze PRL, że one mordują księży i do dziś się te brednie powtarza. Mordowali księży w okresie stalinowskim, to była inna sprawa. Natomiast mordowali. W sumie znamy cztery przypadki, cała reszta to jest fantasmagoria, ale czterech, tych księży trzech, co później zamordowano w 89 roku, ksiądz Zych, ksiądz Sukowolec i Jedzielek, tak. To nasi koledzy z Einstein, no mówiąc po europejskim, Unser Einsteinstelle, badają tę sprawę i mają bardzo poważne poszlaki, że to było dziełem Stasi. Bo zauważ, absolutnie wykluczają, w tym wypadku absolutnie wykluczają jakiekolwiek działania BND. To trzeba cybernetycznie analizować. W 1984 roku Polska była we wrogim obozie w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec i destabilizowanie sytuacji w niej było jak najbardziej celowe. Oczywiście z punktu widzenia Rosji to nie wchodziło w grę, no bo któż rozsądny destabilizuje sytuację u swego wasala? No to Ruscy musieli być głupi. A głupi na pewno nie byli. Mogli popełniać błędy, ale nie głupoty. Natomiast proszę, więc tutaj oczywiście Ruscy są wykluczeni cybernetycznie i Stasi jest też wykluczone, bo Stasi nie chciało też w owym czasie destabilizować sytuacji na swoim zapleczu, czyli w Polsce. Natomiast 89 rok, przemiany, w których agentura BND ma kolosalny udział, były na korzyść Niemiec, zresztą świadczy o tym Zjednoczenie Niemiec, które się wkrótce dokonało, to tutaj BND poza podejrzeniami, absolutnie. Natomiast Stasimani, ci, którzy byli uczciwymi komunistami, a tacy jeszcze wtedy w Niemczech byli. Bo dziś jeszcze są w Polsce, to już taki, ja już wtedy nie widziałem. Może już za słabą lupę miałem, ale nie mogę powiedzieć. Nawet przez lupę. Nawet przez lupę w samym PZPR-ze nie widziałem. A w Niemczech byli. Więc ci Stasimani mogli w celu ratowania komunizmu, który już poważnie traktowali, chcieć storpedować te przemiany w Polsce, które no, już wiedzieli, czym pachną i do czego prowadzą.
No i morderstwo tych trzech księży, których żeśmy wymienili, to najprawdopodobniej dzieło Stasi. Ale jakoś i pan się tym nie interesuje. Ja rozumiem, że w sprawie BND nie robią śledztwa w sprawie księdza Popiełuszki, bo to nie wypada, bo to te obecni sojusznicy, ciup, ciup, boził w kościół, nie ruszają. Należy razem w stosunku do Stasi, to mogliby trochę poprowadzić. Ale tu wara i od tego jest Verfassungsschutz, a nie jakieś IPN. Znaczy, ja absolutnie nie wiem nic na temat kto, co i jak, dlaczego. Natomiast owoce, między innymi Fundacja Niedzielaka, została jak gdyby całkowicie sprowadzona do zera. No, proszę bardzo. A wie pan, a wiadomo, że aktywa Stasi zostały przejęte przez BND. Zresztą jest taki krótki panel mój i doktora Brzeskiego i zgodny na temat niemieckiego wywiadu i zgodnie obaj stwierdziliśmy, że nie podejmujemy się określić, czy Stasi to była wschodnia odnoga BND, czy BND to była zachodnia odnoga Stasi. Brzeski zna tu masę faktów szczegółowych na ten temat, który z zachodu przywiózł. Ale tu już nie będę wnikał. Więc słuchajcie, tu widzimy, że legalna opozycja w tym systemie to jest świętokradztwo. Bardzo ciężki grzech w rozumieniu tego ujęcia religii chrześcijańskiej, jakby nie było. I jeżeli Putin, no i Niedźwiedziew, który też jest bardzo ważną osobą, bo jest premierem, dopuszczają istnienie legalnej opozycji, to jest element cywilizacji łacińskiej w obecnej Rosji. I z punktu widzenia rosyjskiego to jest maksymalna dawka, która jeszcze nie jest toksyczna dla systemu rosyjskiego. No, podkreślam, że w Rosji w tej chwili są elementy kilku cywilizacji, ale bizantyjska jest chyba. A ciekawe, czy taka opozycja dopuszcza nawet w Niemczech? Których Niemczech? No, tylko są Niemczech. Tylko jedne. No formalnie jest, no ale to jest taka opozycja. Nie, no, formalnie. Ja się nie pytam o to, co jest zapisane na papierze, tylko czy ona jest. A to nie wiem. Ja nie wiem. Niech pan Niemców pyta. Nie, no, tych, co są w opozycji. Po prostu patrzę na to, czy rzeczywiście te same cechy. Ale oczywiście są, Niemczech, ich nie ma. W Niemczech, a naturalnie, że tak są. Niemcy mają w tej chwili dominującą cywilizację bizantyjską. Jeśli chodzi o to bezobrazję, to, no, to można by powiedzieć, że w praktyce tak. No. Teraz słuchajcie, Bizantyjczycy twierdzili, że są ludem wybranym przez Boga. Proszę bardzo. I że to sam Bóg wskazywał osobę władcy. Również z woli Bożej cesarstwo miało trwać do końca świata. I tu znowu będzie cytat, ale tym razem cytat z książki Daszkiewicza Myśl polityczna wieków średnich. Warszawa, 70 rok. I jeszcze druga książka Daszkiewicza i Ryszki, historia doktryn politycznych i prawnych. I tu cytuję. Myśl o wieczności cesarstwa była tym ważniejsza, że nie utrwaliła się w Bizancjum ciągłość dynastyczna. Formalną podstawą władzy cesarza była elekcja senatu, kochani. Wojska i ludu. Lud w praktyce tylko dokonywał aklamacji nowego władcy. Żyje, brawo! A tam było przez cały okres istnienia cesarstwa bizantyjskiego z 5 czy 7 dynastii cesarskich, generalnie. Tak, no zaraz do tego przejdę. Uważano jednak, że to sam Bóg inspiruje senat, wojsko i lud, aby wybrał tego właśnie cesarza. I tu znowu cytat. Od połowy V wieku cesarza Bizancjum koronował patriarcha Konstantynopola. Najpierw jeszcze na hipodromie, gdzie odbywały się wyścigi, potem w kościele mądrego. Przy tym wszystkim często palano władzę cesarza. W drodze rewolty lub przewrotu pałacowego. I tu znowu cytat.
cytat z tej książki do Braszkiewicza Jerzy. Spośród 88 cesarzy Bizancjum tylko 37 zmarło naturalną śmiercią w czasie sprawowania władzy. Upadek władcy w przewrocie uchodził za widomy znak, że Bóg odwrócił się od swojego ziemskiego dostępcy. Jak długo jednak władca panował, był najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach. W tych poglądach niektórzy naukowcy dopatrują się wpływu orientalnej wiary w nieuniknione wyroki losu, która we wschodnich państwach odgrywała bardzo istotną rolę w procesach sterowania społecznego. No i proszę was, tutaj znowu warto zaznaczyć, że mimo otaczającej cesarza aureoli boskości, mordowano nieraz cesarzy w ich sypialniach, wyłupywano im oczy i odcinano nosy. Okaleczonych wysyłano do odległych klasztorów. W pałacach cesarzy bizantyjskich panowała z jednej strony atmosfera służańczości, a z drugiej strony atmosfera spisków i intryg, w których uczestniczyli dygnitarze dworscy, wyszli dowódcy wojskowi, biskupi, a nawet własne żony i matki cesarzy. Rozbieżność między doktryną i rzeczywistością nie była jednak stałą regułą. Wielu cesarzy bizantyjskich było wodzami, politykami, administratorami i gospodarzami najwyższej klasy. Potrafili oni nawet czasem powściągać nadmierne ambicje możnych. Gdy zaś cesarza obalano, walka rozgrywała się w wąskim gronie i różne gorszące szczegóły zamachu nie zawsze przenikały poza mury pałacu cesarskiego. No słuchajcie, to jest ważna sprawa, dlatego że dzięki temu przewroty nie dezorganizowały całości życia. Tu tam gdzieś na górze się odbywało i koniec. Coś takiego jak w PRL-u, jak w Związku Radzieckim. No to warto też, myślę, zrobić tak pewną, pewne skojarzenie co do dynastii egipskich. Oczywiście. Które miały podobną sytuację i tam na przykład jak trzeba było usunąć faraona, to dokonywał tego jego lekarz. Tak, żeby nie było żadnych sugestii, że mogło być coś inaczej. No, warto sobie przeczytać na przykład taką, że tą trochę nie dokumentalną książkę, tylko raczej taką powieściową fabułę. Egipcjanie Sinule. Bardzo ciekawe to opisuje. Proszę zwrócić uwagę, że w skład cesarstwa bizantyjskiego wchodził Egipt. Cywilizacja egipska była jednym z elementów, który przenikał do kultury czy cywilizacji rzymskiej i powodował powstanie cywilizacji bizantyjskiej. Chociaż trzeba powiedzieć, że to, co on mówi, świadczy o tym, że w cywilizacji egipskiej wyższy poziom tego przewrotownictwa stosowanego. Ale od III czwartego wieku po Chrystusie był całkowicie chrześcijański. To znaczy było to chrześcijaństwo koptyjskie, no ale... Ale proszę pana, tutaj chrześcijaństwo nie wytworzyło cywilizacji. Mówimy o cywilizacji egipskiej. A cywilizacja egipska różne transformacje. To, o czym kolega przed chwilą mówił, to była ta klasyczna cywilizacja egipska, a ta, o której kolega teraz mówi, to jest taka chrześcijańska transformacja, ale cywilizacji egipskiej. No i teraz słuchajcie... Jeszcze warto też dodać do tego, żebyśmy mieli taki obraz tej cywilizacji, że Bizancjum do tych pięciu stolic po Rzymie, bo w pierwszym okresie w zasadzie Rzym nie miał prymatu, tak w praktyce, tylko było pięć ośrodków, które jak gdyby uzurpowały sobie wszystkie chęć, to Bizancjum do tego doszusowało jako piąty, ostatni i to po dużej przerwie, czyli klasyczny rozwój chrześcijaństwa jak gdyby nie był przeniknięty kulturą bizantyjską.
Tylko dopiero dużo późniejszym okresie rozwinął się, cywilizacja bizantyjska się na tej bazie rozwinęła. Dlatego nie należy tego łączyć ze sobą. Oczywiście. I teraz prawną treść władzy cesarza określała kodyfikacja justyniańska. Przede wszystkim kodeks Justyniana. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że kodeks Justyniana to właściwie kodyfikował prawo rzymskie, te klasyczne, jeszcze z okresu jedności. Ale zwróćcie uwagę, że w Rzymie, w którym to prawo powstawało, nie odczuwano potrzeby jego całościowej kodyfikacji. Jedyną kodyfikacją w Rzymie klasycznym było prawo 12 tablic, które powstało w dość wczesnym okresie rozwoju tej cywilizacji i po prostu prawo rzymskie było tak oparte o etykę i z etyką zrośnięte, że było dla ludzi oczywiste i nie było potrzeby robienia jakichś wielkich całościowych kodyfikacji. Natomiast w cesarstwie bizantyjskim dla jego ludności o różnych, że tak powiem, cywilizacyjnych korzeniach, to już widocznie nie było takie oczywiste i była groźba, że to się wszystko rozpłynie, że każdy to będzie inaczej rozumiał. I od razu na początku istnienia już formalnego formalno-prawnego cesarstwa rzymskiego doszło do kodyfikacji. I to prawo rzymskie, którego się dzisiaj uczą na studiach nasi prawnicy, to jest kodeks justyniański. Czyli czasem taki Bizancjum. Tak. Czyli jest to oczywiście, to jest spadek po Bizancjum, chociaż tworzyli go Rzymianie w okresie jeszcze przedbizantyjskim. Później jeszcze do niego oczywiście robiono nowelę. Też ciągle u nas prawo się... Czy Grecy mówiący o sobie, że są Rzymianami? Czyli tak. Romajoi. Tak, Romajoi. Tak. No zresztą używamy języka greckiego, też w tym oficjalnym obiegu. Cesarz się nazywał Kajzaros. No i słuchajcie, tu jest ciekawa sprawa, że cesarz był samowładcą, źródłem prawa, najwyższym sędzią, zwierzchnikiem całej administracji wojska. Uważano go za szefa całej wspólnoty chrześcijańskiej, czyli oikumene, greckie słowo oczywiście. Nie można być chrześcijaninem i nie być poddanym cesarza. I odwrotnie, wszyscy poddani cesarza powinni wyznawać chrześcijaństwo. I idea ta służyła polityce ekspansji bizantyjskiej, nawet powstała teologia imperialna, której twórcą był Eusebiusz Cezary. Pisał, że cesarstwo rzymskie uwolniło ludzi od wielości władzy politycznej i zjednoczyło ludzkość po to, aby ułatwić szerzenie Ewangelii. Uniwersalne cesarstwo przygotowało sukces uniwersalnej wiary. No patrzcie, globalizm. Tylko zamiast poprawności politycznej mamy chrześcijaństwo w ujęciu wschodnim. No i starali się jeszcze odzyskać właśnie w czasach Justyniana tereny, które wchodziły wcześniej w skład cesarstwa zachodnio-rzymskiego, czyli próbowali odtworzyć to. No nawet sporo odtworzyli. Bo zajęli właśnie Włochy, czyli Italię, wyrzucili wszystkich Germanów, Herulów, Północną Afrykę, to właściwie... Tak. Północną Afrykę to właściwie w Afryce przywrócili stan posiadania Imperium Rzymskiego mniej więcej. Natomiast tutaj, no to Włochy, południowa Francja południowa część Półwyspu Iberyjskiego. I ten egzarchat raweński był bardzo ważny, bo nagle Włoszech się zderzyły ta cywilizacja dawna rzymska, barbarzyńska i bizantyjska. I to na budownictwo miało też bardzo duży wpływ.
Tam już wtedy nie była ta dawna cywilizacja rzymska, tylko już taka, można powiedzieć, zbarbaryzowana przez tych Germanów, oczywiście. Chociaż to była... Unia Europejska. Chociaż ten Odoacer, który zniszczył Imperium Zachodnio-Rzymskie, wódz Herulów, to miał ojca Huna, tego szefa dyplomacji Atylii, a matkę, córkę, wodza tego plemienia. To tak no właśnie. No proszę bardzo. Tak to było. Widzimy, skąd się wywodzą tradycje Unii Europejskiej. W prostej linii. Jak tu kolega właśnie pokazuje. Także to nie tylko Rosja, żeby ktoś myślał, że to akurat tylko Rosja. Nie, Rosja to jest tylko jedna z kultur cywilizacji bizantyjskiej, a Unia Europejska to jest druga. I dlatego zauważcie, że w tej chwili Unia Europejska, między innymi dlatego Unia Europejska nie bardzo się pali do jakichkolwiek sankcji przeciwko Rosji. Za dużo wspólnego mają, żeby... No mają wspólną cywilizację bizantyjską właśnie. Czyli dominację prawa nad wszystkimi rodzajami, nie tylko nad etyką. A teraz dalej. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć jedną ważną sprawę. Chociaż niby to była teologia imperialna i miała w założeniu rozszerzanie cesarstwa i jedynej słusznej wiary chrześcijańskiej w wydaniu wschodnim, tym niemniej w praktyce był to system sterowania stacjonarny. Znaczy nawet te działania Justyniana zmierzały do zachowania dawnego cesarstwa rzymskiego i poza jego granice nie sięgała. Czyli nie planował dalszych podróży? Nie planował. Tylko odzyskać to, co utracili Rzymianie w wyniku zniszczenia. Tak jest. Zniszczenia. Czyli był to system sterowania stacjonarny, jak mówimy w socjocybernetyce, a nie dynamiczny. I zresztą o tym świadczą dalsze losy. Po pierwsze, tych zachodnich prowincji nie udało się utrzymać. Tam przez wiek byli, przecież ten Zarfat Raweński. No, ale co to jest wokół 10 wieków istnienia Bizancjum? Ten kościół, to jest sąsiednia parafia ojców Bardamitów, bywa do niego Maria Zakaria, jest dokładnie wybudowany, chociaż to jest nowy, sprzed kilkunastu lat budowla, ale wybudowana jest dokładnie w stylu z czasów egzarchatu raweńskiego z okresu rządów Cesarstwa Bizantyjskiego we Włoszech. A to bardzo ciekawe, nie wiedziałem. On niedaleko stąd. Tak, na południowej wschód. Znaczy on jest tak. Tam. Tam jest? Wschód jest tam, a jest południowy wschód. Sowieckiego 15, jakby to pytał. Do Wilanowa, jak się jedzie. No więc teraz proszę was, to później już tylko utrzymywano i to coraz mniej skutecznie tą wschodnią część. No najlepszym dowodem tego jest, proszę was, liczba ludności. Longobardowie wyrzucili ich z Włoch. No tam różni. W różnym okresie wyrzucali zewsząd. Na koniec krzyżowcy się za nich wzięli. I największe chyba spustoszenia to właśnie zostały zadane cesarstwu wschodnio-rzymskiemu przez krzyżowców. Ale no, słuchajcie. Wenecja konkretnie, którzy namówili krzyżowców, którzy nie jechali do Ziemi Świętej, tylko na Konstantynopol. Trochę danych liczbowych. Proszę was. Tu. W roku 500. No to już jest oczywiście po narodzeniu Chrystusa, więc nie muszę tego zaznaczać. Liczba ludności. Milionach. Liczba ludności wynosiła 26 milionów. A było to w okresie, jak cała ludzkość, no to tak liczyła gdzieś 200, może 250. Więc było to
10%, co najmniej 10% zaludnienia świata. No jeżeli teraz ludzkość liczy, no liczmy 7 miliardów, trochę ponad 7, to byłoby 700 milionów. Czyli relatywnie to jest więcej niż ma Unia Europejska. Unia ma tylko 500 milionów póki co. Dalej, proszę Was, w okresie, jak to się jeszcze wszystko trzymało, czyli między rokiem 600 a 800. Właśnie czas jest nie. To się utrzymywała ta liczba ludności, nie, chyba raczej Justyniana, to, ale różnica nie jest taka wielka, 20 milionów. Czyli patrzę, że dosyć to się twardo trzymało. No jeszcze, przepraszam, jeszcze nawet w roku 1000. O, czasy naszego Bolesława Chromego. To w roku 1000 jeszcze 20 milionów. Podaję to za książką profesora Stefana Kurowskiego Ludność w historii i polityce, Warszawa 2001 rok. To było drugie wydanie, ale zwracam Wam uwagę, że taka tabela jest też w, proszę Was, w artykule Kurowskiego, w owym czasie wydanym tylko w formie maszynopisu, który się znajduje właśnie w tym archiwum Asocjacji Cybernetyce. Bo myśmy nad tymi sprawami pracowali w latach 60. Chociaż jedyną możliwością wydawniczą był samizdat, czyli maszyna do pisania, kalki, przebitki. I taki egzemplarz u mnie jest też. IPN nie ma tego. U nas jest. Całe szczęście. No tak, bo nie wiadomo, co by się z tym stało, ale w każdym razie, proszę Was, i w gruncie rzeczy interesują tylko policyjne archiwa. Policyjne, prokuratorskie, czyli jest to policyjna wersja historii, to co oni robią. No, bardzo ciekawe podejście, ale strasznie jednostronne. Natomiast to są, że tak powiem, trwałe rezultaty działań naukowych naszej ligi. W nowym okresie myśmy odczepili się pod ośrodek dokumentacji i studiów społecznych. Tam była ta flaga, pod którą myśmy działali, co zapewniało względne bezpieczeństwo. I temu patronował ówczesny poseł Zabłocki. Chwałą za to warto wspomnieć, że miał tutaj takie zasługi też. No, zasługi, że pozwala nam tam się zbierać, dyskutować, samizdaty wydawać. Jak tam zobaczycie, wszędzie jest nagłówek odisowy. Chociaż myśmy tam już pod ten nagłówek odisowy podciągali również takie prace, co nie były na zamówienie odis. No, ale niektóre były anonimowe albo pod pseudonimem, no, profesor Witold Salicki. Te materiały anonimowo wydawał w samizdacie, a ja tą książkę wydałem pod pseudonimem Stefan Radzik. Mam też oczywiście oryginał tego u siebie, bo w teren się puszczało przebitki, żeby utrudnić w razie czego identyfikację maszyny. Ale też w tym 68 roku to czytałem i pierwszym recenzentem tej książki był właśnie profesor Stefan Kurowski. A właśnie jeszcze można prosić o podanie namiarów na tą książkę dotyczącą ludności? Proszę bardzo. Znaczy ja tutaj daję drugie wydanie, bo ono to jest jedna z tych książek, które w latach 70. w okresie Gierka wyszła pierwsze wydanie, opis wydał. To jedyne z tych materiałów, które macie tam z naszego archiwum.
Poza tym żadne w ogóle nie wyszło do dzisiaj, ale Kurowskiego wyszła Ludność w historii i polityce. Stefan Kurowski, Warszawa 2001. Z tym, że ta tabela, którą ja tu operuję, jest też oparta na rocznikach statystycznych GUS. Uzupełniałem to trochę. Także tutaj ten bizantynizm był raczej stacjonarny, a nie dynamiczny. Ten właśnie cesarz Justynian miał świetnych wodzów, który zresztą jeden był kastratem. Belizariusza i tego właśnie kastrata Bessosa. I to właśnie oni zajęli te tereny. Mówili, aż do Oceanu Atlantyckiego. Tak. Ale podobno sam też był niezłym wodzem. W którym roku tego Kurowskiego? Warszawa? 2001 rok. 2001 rok. Tutaj już korzystałem z tego drugiego wydania. No i słuchajcie. Ideę wszechobecności cesarza wyrażało umieszczanie jego wizerunku na znakach wojska, na monecie, na miarach i odważnika, na nakryciach głowy, na pierścieniach dostojników. I ta idea rzymskości i uniwersalności stanowiła spoiwo cesarstwa. Ale słuchajcie, oczywiście dominowały motywacje i normy prawne. To był system o dominujących motywacjach prawnych, mówiąc językiem cybernetycznym. I tutaj aparat biurokratyczny był bardzo rozbudowany. Cały system był nastawiony na ścisłą współpracę z cesarzem i realizację jego woli. Administracja była silnie scentralizowana i mądrze zorganizowana, pozwalając państwu przetrwać dość częste zmiany cesarzy. I tu właśnie w tej książce jest postulowana centralizacja. Nie organizacja bez organizacji, tak jak my to żeśmy mówili dwa spotkania temu. Organizacja bez organizacji to dla Bizantyjczyków są sobie bezobrazie na jakiś, albo już mówiąc dosadnie, są sobie bardak. Natomiast tu się postuluje właśnie centralizację i tłumaczy, że wpływy Zachodu z Ameryką na czele i z tą nową Chazarią to po prostu dążą do sieciowych struktur. Moja uwaga czysto socjotechniczna. Każdy system jest dobry, albo każdy jest zły, w zależności od warunków psychologiczno-społecznych, mówiąc powiedzmy w tradycyjnym języku. Taka struktura sieciowa ma to do siebie, że jej się nie da zniszczyć. No, mamy, przepraszam, to moderna, to jest 2000 lat istnienia Żydów, no. Także to nie są jakieś spekulacje, tylko moje, no bez państwa, bez centralizowanej struktury. Przedtem mieli centralizowaną, no i co? I do czego to doprowadziło? A z Rosją, czy raczej Związkiem Radzieckim, mieli super scentralizowaną, jakim Amerykanie doradcy Jakob Lewowi, doradcy Gorbaczowa podsunęli koncepcję, która w warunkach zachodnich była bardzo dobra, a w warunkach rosyjskich musiała doprowadzić do destrukcji całego imperium. No i całe imperium się rozleciało bez jednego wystrzału. Omawiam tu tylko socjotechniczną stronę. Czyli Chiny wiedziały, co zrobiły, że w
więc tak to zrobimy, że tylko gospodarczo się trochę pozmieniało. Absolutnie. No ale tam jest cywilizacja chińska, to jest jeszcze co innego. To ja już tu nie będę robił dygresji co do cywilizacji chińskiej. Teraz właśnie tutaj w tej biurokracji chińskiej, przepraszam, bizantyckiej, ten aparat urzędniczy był kontrolowany przez cesarza. Urzędy były nadawane rozkazem gabinetu cesarskiego. No taka służba cywilna. Właśnie to jest bizantyjska idea. U nas cesarz sam kontrolował nominacje, promocje i dymisje. Perspektywa awansu z postępem w randze i uposażeniu była główną podnietą ambicji urzędników. Hierarchia urzędników została ustanowiona stosunkowo wcześnie przez podzielenie ich na szereg rang. Tak samo jest u nas w tej chwili, tak samo jest w Rosji, tak samo jest w Unii Europejskiej. I w Etiopii do 1974 roku sposób sprawowania władzy przez cesarza był prawie identyczny jak w tym, co pan... No bo ten cesarz etiopski był spadkobiercą. Znaczy to był główny sojusznik Bizancjum. Tak, ale on był spadkobiercą cywilizacji bizantyjskiej w warunkach afrykańskich. O, można powiedzieć, to był afrobizantyjczyk, zgodnie z zasadami poprawności politycznej. Kościół, religią państwową, wszystko. Absolutnie. Teraz tak, szczodrość cesarzy w szafowaniu tytułami sprawiała, że stanowiły one stawały się coraz bardziej pompatyczne. I to dziś funkcjonują. Magnificencja, ekscelencja, to są bizantyjskie dokładne tytuły, to dziś funkcjonują. Nasze uczelnie, to jest rozsadnik bizantynizmu. Oczywiście i tam się ludzi programuje. Pan nauczyciel, hierarchia w dziedzinie poznawczej, że prawdą jest, jak jest konflikt między prawdą głoszoną przez profesora i przez na przykład adiunkta doktora, to oczywiście profesor ma rację. Jak są te wszystkie tytuły, na przykład widziałem w internecie taką tytulaturę. Teraz w Wikipedii biogram. Prof. Dr. Hab. N. Mat, czyli nauk matematycznych. To pan się domyśla, kto to jest, już nie będę wymieniał nazwiska, bo taki jest masa. Albo widzę inny tytuł. Prof. Dr. Hab. In. Arch, czyli profesor doktor habilitowany, inżynier architekt, bo żebyście wiedzieli, że w rozumieniu architektów architekt jest czymś lepszym niż zwykły inżynier, bo architektura to jest połączenie nauki i sztuki. No tak, no w rodzinie najbliższej kogoś takiego, no to ta osoba się jest MGR, inżynier, architekt. Tak jest, to widzi pan. Czyli te tradycje bizantyjskie jak najbardziej funkcjonują tu i oddolnie. Przecież nikt tego nie narzucał, bo są ludzie, którym to odpowiada. Przed wojną się śmiano przy stopniach wojskowych. Dodawano, jeżeli ktoś ukończył oficer dany wyższą szkołę wojenną, to przedtem do zamachu majowego pisano, że tam powiedzmy major SG Sztabu Generalnego. Chodziło o to, że ma przygotowanie do pracy sztabowej. Natomiast później zmieniono to na tytuł dyplomowany. Pisano tam powiedzmy major czy pułkownik dyplomowany. Przy generale już tego nie dodawano, bo generał był ponad to. Ale jeszcze pułkownik dyplomowany był. No więc śmiano się, że jest pani kapitanowa i pani kapitanowa dyplomowana. Ja tutaj nawiązując do tych tradycji bizantyjskich, bo chcę być błagonadziorny, jak wiecie, to bardzo lubię, jak się mnie tytułuje profesorowy, bo moja żona jest w
profesorem. I zwyczajnie z nominacją prezydenta. Prezydenta, tak. To też jest. I to już w trzeciej RP, Palesa i Wręczowie, jest piękne zdjęcie. Słuchajcie, ciekawostka. Jeszcze się zmieści. Otóż zdziwowaliśmy się, dlaczego moja żona, która zrobiła habilitację w 1974 roku, jako młoda osoba i miała bardzo duży dorobek, ale na profesurę musiała czekać do 1994 roku, czyli 20 lat. Nie zajmowała się polityką przecież. No, od 1974 roku partij genoze, no to nie powinna, moja osoba nie powinna jej przeszkadzać w awansie. Nie, nawet powinna pomóc w takiej sytuacji. No właśnie. To co spowodowało, proszę, bo to dopiero się dowiedziałem od profesora Kurowskiego, nieboszczyka. Otóż Kurowski zażądał z IPN-u, no miał ten pokrzyw zarad oczywiście, i zażądał, żeby mu na koszt państwa zrobiono ksero i dostarczono zawartość jego teczek. Było tych teczek 20 chyba kilka i coś. I do dziś pamiętam, i on to odgrzebał wszystko. I dzwoni do mnie raz i mówi, słuchaj. To jest dla mnie dziwne, że tutaj z czasów dyskusji zespołu ekonomicznego przy Klubie Inteligencji Katolickiej, to na wszystkich są donosy, a na ciebie nie ma. No to ja mu wyjaśniłem, mówię, słuchaj, ale ja uważałem Klub Inteligencji Katolickiej za teren tak spenetrowany przez agenturę czwartego departamentu, tego kościoła, że tam się szczególnie pilnowałem. I albo w ogóle nie zabierałem głosu, albo już jak zabierałem, to już starałem się być super błagonadziożny. No, a jeszcze, ponieważ znaliśmy się dobrze, to taka była ukryta aluzja, to mówię, a żeby była jasność, to po prostu Klub Inteligencji Katolickie traktowałem jako masońskie, jako teren, w którym masońskie wpływy przenikały do kościoła. Widzę publikacje w tygodniku powszechnym promasońskie i mówię, i powiem ci szczerze, że większe zaufanie miałem do moczarowców w PZPR-ze niż do was. No to. O jakich dokładnie latach mówimy? Mówimy o latach 70., przełom 60., 70. mniej więcej. Przełom, jasne. No to wtedy ja tam jakiś czas uczestniczyłem. Już jak powstały Odisy, to już ja do kiku w ogóle nie chodziłem. Myślałem, że trochę później, ale dobrze. Nie, to jest ten okres. No, Kurowski może się nawet tym poczuł urażony, ale mogę powiedzieć, dałem pięknym za nadolne. No i proszę was, za jakiś czas dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, znalazłem donosy również na ciebie. Aluzja, ci twoi moczarowcy, kochani. Zaufanie. Tak jest, jest. Oj, tu jest dużo donosów na ciebie i w ogóle piszą grupie całej, no to jest ta grupa, której plony macie na socjocybernetyce. Cała grupa i tam jest, no, są donosy, że największą indywidualnością w tej grupie to ty byłeś, ale z zaznaczeniem, że większą od ciebie indywidualnością była twoja żona. On pewnie myślał, że jestem antyfeministą, a to jest z tych rzeczy. Nawet mnie to bardzo ucieszyło. Ja się szczycę tym, że jestem profesorowy. Właściwie, jakby ktoś mnie chciał uraczyć z tytułami, to powinien mnie tytułować profesorowy, doktor rehabilitowany. To ten proces rehabilitacji. Doktor rehabilitowany. Nie, trzeba pisać profesorowy, to bardziej sobie cenię ten tytuł. Po żonie. No dlaczego o kobietach się mówi profesorowa, o mężczyznach się nie mówi profesorowy? Drehab. To jest super. No i proszę, i wtedy ja dopiero zrozumiałem. Mówię, to jest święty, słuchaj, mamy tajemnicę, dlaczego ty w PRL-u nie mogłeś zostać profesorem. Bo byłaś podejrzana o działalność jakichś
podejrzanej grupie, no, że w tej grupie mogli być członkowie partii, to tym bardziej podejrzana historia. Ona mówi, ale jak to jest, czy ja w ogóle się za działalnością polityczną nie zajmowałam? Ja mówię, już ty się nie wykręcasz, jest w IPN-ie napisane, że byłaś główną osobą w grupie jakichś spiskowców, to znaczy, że tak było. To jest prawda IPN-owska. No to każdy się tłumaczy, że nic nie wiedział, tylko tu akurat jest to odwrotna sytuacja. No ale to jest tajemnica, dlatego już na początku istnienia trzeciej RP nie było problemu. A czy pan mówisz, profesor Kulowski, mniej więcej z jakich kręgów te donosy były? No, nie mówiłem. Czy myślał o żonie, nie o panu? Na żonę? No, myślę, że ten sam, co na mnie donosił. Po prostu. To jeden taki jest, co nadgorliwie w tej chwili. Ja nawet nie muszę mi tego odtajniać. Pierwsza sprawa lista Wittsteina, jedyna wiarygodna, bo wykradziona. Wszystkie listy niewykradzione są mało wiarygodne, bo inspiracja kradzione jest wiarygodne w tym wypadku. Czyli można powiedzieć zasługę Wittsteina. A druga sprawa, proszę pana, ci co najgorliwiej tropią agentów SB, zawsze nadgorliwiec jest podejrzany. No to już nie zamiast. Agent SB. No to znaczy o tyle wiarygodna, o ile rozpoznamy kapturowy. No właśnie, wie pan, tak i tak i nie, dlatego że jeżeli się zna zasady działania agentury, to można z tej listy wyłuskać. Ale to już mniejsza z tym, to już są techniki kontrwywiadowcze, no, o tym nie będę mówił, chociaż jest kapitalny wykład doktora Brzeskiego, no, służba specjalna Bizancjum, proszę sobie to tutaj no, zobaczyć, odsłuchać. A tak naprawdę to komuś się przyśniło, że pana żona jest robi jakąś konspirę i zaczął bajerować. No, bo, no tak, no proszę pana. Jak już były donosy TW, to jest święta prawda IPN-owska. I kto temu nie wierzy, to bluźni przeciwko IPN-owi dzisiejszej władzy. Proszę pana. To jest wielka niebłagodniożność. No ale czekajcie. Jest takie przekonanie w tej chwili, że gospodarka planowa, biurokratyzacja gospodarki, to wszystko socjalizm albo rzecz komuna, prawda? A co robił Kwiatkowski przed II wojną światową? Też plany. No to ja już, socjal też. To wszystko socjalistyczne słowo. Ale tutaj idziemy do Bizancjum, do cesarstwo bizantyjskie. Ani z komuną, ani z socjalizmem nie miało nic wspólnego. Było to chrześcijańska monarchia, etc., etc. No, to posłuchajcie. No, więc urzędnicy, powiedzmy, bizantyjscy, którzy właśnie jak to biurokraci starali się wszystkie dziedziny życia kontrolować, zresztą naukę też. Aha. Jak najbardziej. No, Konstanty Porfirogeneta przyznał uposażenie studentom swojego uniwersytetu i uniwersytet miał kształcić po prostu wykwalifikowanych urzędników dla państwa. To było ściśle sformalizowane, no ale urzędnicy również mieszali się do gospodarki. Więc system cechowy obowiązywał w Bizancjum w pełni. Każda gałąź przemysłu stanowiła korporację, tak jak teraz u nas. A pewne korporacje, na przykład związane z przemysłem jedwabniczym, dzieliły się na kilka cechów. No tak jak w nauce specjalności u nas teraz. Poszczególne cechy cieszyły się w zasadzie monopolem, ale z drugiej strony podlegały surowej kontroli państwa, czyli praktycznie biurokracji państwowej, która ustalała, to kontrola państwowa, biurokracja państwowa ustalała dochody,
warunki dopuszczenia nowych członków, ograniczenia na wywóz towarów i szereg innych przepisów, ustalając niekiedy nawet miejscowości, gdzie mogły być otwierane, a w miejscowościach miejsca, gdzie mogły być otwierane kramy i warsztaty. Prefekt Konstantynopola sprawował też ścisły nadzór nad członkami korporacji, miał prawo kontroli zakładów pracy. No proszę, to by powiedzieli dzisiejsi liberałowie, sowsiem socjalizm, nie? Komuna. No ale widzicie, jak te pojęcia komuna, socjalizm, kapitalizm, jak są niediagnostyczne. To są tylko takie stereotypy, które nic nie wyjaśniają. Wszelkiego rodzaju monopole i przywileje hamowały postęp i sprzyjały nadużyciom. Zbiurokratyzowanie organizacji gospodarki bizantyjskiej spowodowało, że dawała się ona łatwo zaskoczyć przez różne kryzysy, widzę Unię Europejską, ale jednocześnie pozwalała jej owe kryzysy przetrwać, udzielając nieocenionego poparcia. No to wręcz zasadą gospodarki rynkowej, to jest cesarz komunista, bo co najmniej socjalista. Jednak ustawiczna ingerencja urzędników wyrządzała przemysłowi i handlowi wielkie szkody. Równocześnie polityka podatkowa, coraz bardziej pobłażliwa dla klasztorów i warstw możnych, zamieniała się stopniowo w narzędzie ucisku w stosunku do mas ludowych. No taka była wtedy sytuacja. A ceny towarów były w Bizancjum ustalane przez państwo. Proszę bardzo. Państwowa Komisja Ocen to nie wymysł państw socjalistycznych, a komunistycznych, to w Bizancjum było. Nie działało to prawo popytu i podaży. Import i eksport podlegał restrykcjom. Pewne towary objęte były zakazem wywozu. W handlu zagranicznym uciekano się też często do handlu wymiennego. No i wydatki na administrację stanowiły poważną część budżetu. No na przykład w dwóch kuriach wschodnich w centrali pracowało 10 tysięcy urzędników. No całkiem nieźle. No jak przeliczycie wskaźnik urzędników do ludności, no to nie wiem, czy Unia Europejska już to osiągnęła, ale idzie w dobrym kierunku. No teraz wojsko. Wojsko też było częścią aparatu. Można powiedzieć, że dowódcy wojska to byli biurokraci wojskowi. I to Richard Czarny. Jeszcze. Richard Czarny. Rok. Liczba żołnierzy. 1000. No to proszę bardzo, mamy dane w czasach Justyniana. Nie będę lat podawał, tylko po prostu okres panowania Justyniana. No tego właściwie twórcy cywilizacji bizantyjskiej. Armia liczyła, proszę was, 150 tysięcy. To w tysiącach jest. Natomiast to mamy tutaj za IX wiek. Czyli 120 tysięcy. Więc zmieniła się i liczebność proporcjonalnie do tego, ile zmalała liczba ludności Bizancjum. No oczywiście w Bizancjum panował, słuchajcie, system bardzo rozbudowanego fiskalizmu. Ta liczba ludności Bizancjum nie spadła ze względu na
jakieś demograficzne problemy. Nie. Po prostu od nich się oderwało pół. Tak. Czyli Arabowie nie podlegało wyludnieniu tak jak zachodni Rzym. Nawet wygląda na to, że ta liczba ludności to tam rosła w tym. Względnie rosła, tak. Pokoje arabskie w VI wieku spowodowały, że cała Afryka Północna... Proszę was, dochody publiczne pochodziły z własności państwowej, przemysłowej, rolniczej, miejskiej, ale to nie jest wymysł socjalizmu czy komunistów. No znowu widzicie, jak te pojęcia, którymi dzisiaj naukowcy i nienaukowcy operują, są zupełnie niediagnostyczne. Jak ja tego słucham, to mówię, o ciemnota. Proszę was, więc dochody, własność państwowa tam kwitła. Były regularne podatki od prywatnych. Świadczenia nadzwyczajne na rzecz państwa. To była opłata w gotówce, ale również różne świadczenia w naturze oraz przymusowa rodzizna. Też była, to nie... Sowieci wymyślili, tylko Bizancją. Nauka rozwijała się bujnie, ale tylko konserwowała stary dorobek. Uważano, że całą mądrość można znaleźć w przeszłości. A te jakieś nowinki były źle widziane. Zadaniem ludzi zajmujących się nauką było opracowywanie starego dorobku i nauczanie, a nie tworzenie nowych oryginalnych. No u nas też oryginalne dzieła są tępione przez naukowców, nie przez państwo. Bo to jest niebezpieczna konkurencja. W mojej teczce w Ministerstwie Nauki jest napisane, jeden z profesorów napisał, Kosecki używa cybernetykę w sposób, który może się okazać niebezpieczny dla całego środowiska naukowego. Święta prawda. Święta prawda, oczywiście dla tego środowiska, no ale innego nie było. Uczył się każdy chłopiec i każda dziewczyna, proszę bardzo, początki feminizmu, których rodzice mieli na to pieniądze. Tu można ciekawostkę podać, mianowicie Jan Paweł II, jak na kulu pracę napisał, to mu jej nie przyjęli, na profesorskiej pracy, właśnie z tego względu, że była twórcza, praktycznie samodzielna i nie opierał się na innych. I możecie sprawdzić w rocznikach nauki polskiej to, co pan mówi. Tak. Jest z roku 75-6 i następny był chyba 7-8 albo 8-9. Pierwszym z nich. To dlatego go kupiłem i mam, bo tam po raz pierwszy się pojawiłem wśród samodzielnych pracowników naukowych jako docent. I jest też docent Karol Wojtyła na górze. I dopiero w następnym roczniku, to już 78-9, to już docenta Wojtyły nie ma. No ja oczywiście jestem, ale chodzi o to, że w PRL-u docent Wojtyła profesorem nie został. To a propos tego. No, nie został, dopiero jak został wybrany na papieża, to w nocy zebrały się cała rada i przyznali mu profesurę w nocy. Jak on został wybrany, w nocy zebrali się, żeby w nocy się zebrać i żeby przyznać. A tak, ale władze państwowe tego nie zatwierdziły. Więc w żadnym informatorze nauki polskiej legalnie tego tytułu nie ma. Czyli on cały czas do końca istnienia PRL-u był tylko docentem. Dlatego ja się szczycę, że też byłem i do końca byłem docentem. I w PRL-u, i w trzecie RP, dla mnie to jeden czort. W każdym razie, proszę was, po gruntowności wykształcenia orzekano na podstawie nie badania rzeczywistych kwalifikacji, tylko reputacji pism osób wykształconych, uprawnionych. Jeszcze chciałem wrócić do tego, czy to znaczy, że było państwowe szkolnictwo podstawowe w Bizancjum już? Bo tam ten chłopiec i dziewczyna, jeśli mieli pieniądze rodzice, to się szkolili. Bogaci jedynie.
Nie, nie, tylko bogaci, to prywatne było, nie, nie. Państwowych szkół nie było. Czyli my teraz bardziej się byzantynizujemy niż PRL-u, bo teraz się bardzo rozwinęło szkolnictwo prywatne. No jest dużo więcej szkół prywatnych, mówię o tych wyższych. Nie, żadnego tam o żadnym bezpłatnym szkolnictwie w ogóle nie było. No i oczywiście tutaj decydowały... Czy trudno w ogóle mówić o takim szkolnictwie tego typu? Raczej się uczono mistrzu. Właśnie. O widzicie, słuchajcie, przyszło mi do głowy. Mówię, że pan to pytanie zadał. O, my tu nawiązujemy do tradycji bizantyńskiej, o naszych seminariach, bo są no, indywidualne osoby, mistrzowie, którzy w jakiejś dziedzinie no, mają wiedzę. To byś, powinniśmy razem mieszkać w jednej szkole. Bo... Nie, tam wcale tego było wymagane. Możemy się zbierać, chodzić po gaju akademosa, przecież zawsze po spotkaniu, tu jeszcze jest dalszy ciąg seminarium w naszym stegneńskim gaju akademosa. No to my tu też nawiązujemy do tej tradycji. Tak, jest taka budowla parku Wilanowy, która się tak nazywa. Zupełnie serio. Ale... by opłacić nauczycieli dla swoich dzieci, rodzice zdobywali się nieraz na duże ofiary, a tu nie kontynuujemy tych tradycji, bo wszystko jest gratis, bezpłatnie. W wielu wypadkach w Bizancjum nauczyciele byli jednak opłacani przez państwo lub przez zarządy miejskie, tam gdzie trzeba było do administracji ludzi kształcić, czy jakichś rzemieślników, a pozycja nauczycieli w Bizancjum była bardzo mocna. No i cesarze też ustanawiali stypendia dla tych ludzi, którzy mieli służyć w aparacie państwowym. A kobiety też mogły? No, znaczy kształcić się jak najbardziej. Działać urzędniczki. No przede wszystkim cesarzowie by mogły być. No ale to jest... szczególny przypadek. A czy w aparacie takim zwykłym państwowym, to ja nie wiem, może kolega historyk coś na ten temat wie. Czy kobiety pracowały w aparacie państwowym urzędniczym? Raczej nie. Rzadko się zdarzało, ale generalnie nie. Ale nie było zakazu. Nie było zakazu. Ja myślę, że to był stan faktyczny, no po prostu. Kobiety uważały za swoje powołanie rodzinę, a nie biurokrację, ale jak na tym zależało, to może bardzo, no nawet cesarzowymi mogły być, znaczy sprawującymi funkcję cesarza. Wszyscy wiedzą, że żona Justyniana to była cesarzowa Irena. No, czyli faktycznie ona była realną głową państwa. Oczywiście ten system nie sprzyjał oryginalności. Nie wiemy nic o żadnych odkryciach naukowych dokonanych w Bizancjum. Bo tam no, wszystko musiało być zgodne z dorobkiem starożytnym. Słuchajcie, tak chyba mi się wydaje, że trzeba kończyć, ale widzicie, że to tradycyjne klasyczne Bizancjum, to jest klucz do zrozumienia nie tylko Rosji, bo to jest stwierdzenie oczywiste, a zwłaszcza tu, w świetle tej książki, ale Unii Europejskiej i Polski, zarówno Polski tak zwanej socjalistycznej, jak i obecnej. Pod tym względem można powiedzieć, że obecna, najjaśniejsza, jest chyba jeszcze bardziej bizantyjska, niż była PRL. No tak, oczywiście. A jeszcze ja się zastanawiam nad jednym, że właśnie w południowej części Polski, czyli teren dawnego zaboru austriackiego, bo ten austro-węgierskiego, to też było bizantyjskie. Właśnie tam ludzie, którzy popędzili tamtejsze wyższe uczelnie, mówię Kraków, dawniej Lwów i tak dalej, Rzeszów, cetera, mają taką tytułomanię. Profesor, doktor, właśnie tego właśnie najbardziej przestrzegają. Ale w tej chwili ona już panuje w całej Polsce. Tak, ale właśnie tam było... No tam szczególnie, oczywiście, tak. Bo w rosyjskiej kulturze jeszcze był silny ten element
turański, który... Ale tam nie było, tam sam był Ostrołęki, nie Rosja. Faktyczny się bardziej liczy niż formalny. No a tam... I Ostrołęki się zinanizowały się. Absolutnie. Co najmniej w czasach Józefa II. A. Józef II, no, starał się podporządkować sobie Kościół przecież. No to się... Józefinizm. No tak, tak, tak.